Hola amigos de La Liga, witam bardzo serdecznie, zapraszam na La Liga Bonita w stałym składzie galowym. Wojciech Kowalczyk. Witam. Dominik Piechota, Niuan Sport oraz Jakub Kręcidło, Sport.pl. Dzień dobry. I, drodzy widzowie i kochani widzowie, nasi stali i wy, drodzy eksperci, no nie będę tutaj ściemiał, musimy chyba zacząć od pozdrowień do więzienia. Co? Jak w ogóle wczoraj trzęsienie ziemi w Barcelonie, w Katalonii. Wasz komentarz. No, na całe szczęście już Bartomeu wyszedł. Na szczęście dla Bartomeu. Dlaczego na szczęście właśnie? On wyszedł sam na wolność, tak, dopóki jest... Dopóki jest domniemanie niewinności, dopóty nie ma co... Nie ale ma odmówił co zeznań kwestii. Podobno, drań. Czyli domniemanie niewinności w La Liga Bonita nie ma. No nie oszukujmy się, że jest to katastrofalna wiadomość dla Barcelony i dla całego hiszpańskiego futbolu. Naprawdę, taki skandal w klubie, który był, jest jedną z dwóch największych twarzy La Liga, jednym z trzech, może pięciu największych klubów na świecie, jest czymś strasznym z punktu widzenia wizerunkowego. I wiadomo, Bartomeu był najgorszym prezydentem Barcelony w historii, na pewno w XXI wieku, i dopisuje się do szeregu prezydentów Barcy, którzy mieli kłopoty z prawem. Tak? No jak patrzymy sobie na ten ostatnich pięciu prezydentów Barcelony, mamy Nuneza, który siedział w więzieniu, mamy Gasparta, przeciwko któremu był proces i który się zobowiązał chyba do zapłacenia kilkunastu milionowego odszkodowania, mamy Sandro Rosella, który siedział za kratkami, i teraz mamy Bartomeu, który również wylądował przynajmniej na jedną noc w areszcie w Barcelonie. Czterech z pięciu prezydentów, jedynym, który jest nieskalany więzieniem, jest Joan Laporta, któremu zresztą też można by było wiele zarzucić, bo były jakieś lewe interesy z Uzbekami, jakieś tam inne kwestie, które mu Rosell też wrzucał taką akcję de responsabilidad, w której domagał się od Laporty pieniędzy za rzekome straty, jakie poniosła Barcelona za jego rządów. Ale nie zmienia to faktu, że no naprawdę przykro patrzeć na to, było na to, co się stało z Barceloną i na to, co tak naprawdę, że to Meske on klub trochę straciły na wartości w ostatnim czasie, no bo tak naprawdę Barcelona z klubu, który kojarzył nam się bardzo pozytywnie z włączaniem się do akcji społecznych, do działań politycznych, czy one popieraliśmy, czy nie, no to jednak to Meską klub brało się z tego, że Barcelona była czymś więcej niż klub piłkarski. No i dalej tym jest, tylko że kurczę, zamiast miejscem, które nam się kojarzy mniej lub bardziej pozytywnie, stała się miejscem, w którym dochodzi do przestępstw, bo tak naprawdę teraz tak to trzeba określić. To, co wydarzyło się w Barcelonie, katalońskie media tam mówią jasno, że na szczęście dla Barcelony tym razem to nie ona jest postawiona w stan oskarżenia, ale w stan oskarżenia postawione są osoby, które były odpowiedzialne za to. I trudno jest zrozumieć, co nimi kierowało, bo ja jestem w stanie... Jakby może nie mieści się to w moich etycznych wartościach, ale jestem w stanie zrozumieć to, że klub chciał zapłacić określoną sumę pieniędzy w zamian za to, żeby pozytywnie o nim pisano w mediach społecznościowych. No okej, jest to wątpliwe etycznie, ale jest to coś, co jest relatywnie normalną praktyką i w Polsce, i na świecie. Ale tak naprawdę, jak patrzymy sobie z takiej szerszej perspektywy na to, co się wydarzyło, to tam kolosalnym problemem jest po prostu marnotrawienie pieniędzy klubu. Tak? Sześciokrotne przepłacanie. Korupcja korporacyjna, no nie tak to powinno wyglądać, nie oszukujmy się. I o ile sama ta afera na początku była czymś, co PR-owo było skandaliczne, o tyle później, jak się zaczęliśmy się dowiadywać o kolejnych krokach w tym, co się wydarzyło, jak były dymisje kolejnych dyrektorów, jak były oskarżenia coraz poważniejsze wysnuwane w kierunku Bartomeu i jego ludzi, no to zobaczyliśmy, że to, co było na początku samym po prostu skandalem etycznym, wyrosło w prawdziwe przestępstwo. A takiego czegoś już naprawdę nie pamiętam w Barcelonie, żeby dochodziło do tak klarownego, ewidentnego wręcz pogwałcenia przepisów prawa. Tak, no wiadomo, można mówić tutaj o Rosellu, o Neymarze i tak dalej, ale jednak tutaj, tam przynajmniej był jakiś głębszy cel, któremu przyświecał Rosellowi, by ten zespół wzmocnić. Był kupowany piłkarz, chcieli zaoszczędzić, więc jakoś tam próbowali gdzieś tam tych pieniędzy trochę zaoszczędzić. Nie jest to dobre, no ale już jakoś tam niech będzie, no bo przynajmniej chcieli wzmocnić zespół. A tu nie wiem, co oni chcieli osiągnąć, bo jedynym, co zrobili, było atakowanie Piqué, atakowanie Messiego, atakowanie rodziny Messiego, atakowanie Xaviego, atakowanie Guardioli. No to jest po prostu coś, co mi się w głowie nie mieści. I naprawdę przykro mi jest strasznie, że takie coś się wydarzyło w klubie tak wielkim jak Barcelona, który, jak zaczynałem swoją przygodę dziennikarstwem, kojarzył się z czymś, co było świetne, a po sześciu latach, których Bartomeu rządził Barcą, od 2015 roku do teraz właściwie,
to ten klub był na permanentnej równi pochyłej i podniesienie go z kolan, na jakiej się w tym momencie znalazł, będzie kolosalnym wyzwaniem dla nowego prezydenta, który zostanie wybrany już w niedzielę. I to jest facet, który też tak naprawdę Bartomeu nie miał w sobie żadnej autokrytyki, bo kiedy ustępował ze stanowiska, to jeszcze cały czas podkreślał, że kryzys jest wyłącznie sportowy, że to, co złe się dzieje na boisku, a nie w instytucji, w organizacji i tak dalej. I do samego końca jakby zrzucał winę na innych, wybielał się całkowicie, no jakby dawał po prostu wyraz temu, że wina nie stoi po jego stronie. No a to jest absurd, bo nie przypominam sobie drugiej postaci, która aż tak mocno zbudowała wokół siebie niechęć, taką aurę po prostu tego, że zapanowała po prostu radość wśród kibiców Barcelony, kiedy doszło do tych poniedziałkowych wydarzeń. No i to myślę najlepiej świadczy o tym, jak Bartomeu na swoje nazwisko zapracował, ale rzeczywiście klub, który kojarzył się z tym, że jakby działał z UNICEF-em i tak dalej, no to jest dzisiaj aż niemożliwe, że kto tylko tam dochodzi prawie na szczyt do władzy, nagle... No ma szybkie PDW i szybkie PDW, wysyłanie rakiety do więzienia i tak dalej. Nie, no to jest po prostu, to jest straszne, bo jak sobie zobaczysz jakikolwiek inny klub stopu, no to oczywiście gdzieś się zdarzą takie historie, też w Bayernie były i tak dalej. Uli Hennes przecież. No właśnie, ale jednak to śmigał na spacerniaku. Raczej mówimy o tym w kategorii wyjątku, że tam ktoś musi się tego żargonu więziennego uczyć, a nie, tak jak tutaj zaznaczył Kuba, niemalże normy, że wymieniamy kolejnego prezydenta i kto tylko Barceloną zaczynał zarządzać, ten tak naprawdę rujnował ją i sam jeszcze doprowadzał siebie do kłopotów. No jest to dla mnie bardzo duży absurd, coś trudnego do zrozumienia. Na całe szczęście, no, wyobrażam sobie to, że Barcelona to są jeszcze tacy ludzie, jak byli piłkarze, ci wszyscy, którzy jakby budują La Masię, budują te korytarze, no i to będzie jeszcze do odbudowania, ale tutaj niezależnie, czy mówimy teraz o całej organizacji, czy mówimy o boisku, no to są jednak lata ciężkiej pracy u podstaw, jakby po prostu trochę zaorania wszystkiego i zaczynania od początku, żeby tak naprawdę Barcelona na swoją... nową erę sukcesów zapracowała kiedyś. Właśnie, Wojtek. Bo... To znaczy, ja bym od razu proponował, żeby w tą niedzielę 7 odwołać wybory. Poważnie? Bo wybrany prezydent pójdzie do więzienia. Prędzej czy później pójdzie. No, no wiesz, jeżeli to już tak, że każdy prezydent Barcelony musi iść do więzienia albo do aresztu, to wiadomo, klub że... Klub z tradycjami się robi. Wiesz, no, troszeczkę takiej szyderki... Nie wiem, czy się spodziewałem, czy się nie spodziewałem takich zarzutów, tylko że ja jako kibic od zawsze Barcelony, troszeczkę mi to śmierdzi politycznie polityką, bo Bartomeu już nie siedzi, czyli już wyszedł i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, nie mieszajmy spraw sportowych do spraw, których on zawalił, bo ja go nie będę bronił, bo wiem o tym, że zawalił brutalnie na przestrzeni ostatnich lat. Ale wiecie, dzisiaj jest tak. Słuchajcie, w ten weekend zagrało tak. Barcelona wygrała poważny mecz z poważnym rywalem na wyjeździe 2-0. Z tym samym rywalem gra jutro. Te 2-0 starczy do czego? Gryweczki. Do gryweczki, ewentualnie do trofeum, którego Real Madrid nie zdobędzie. Atletico Madryt w kryzysie podobno wygrywa 2-0 z drużyną z czołówki. Real Madryt z drużyną z czołówki nie wygrywa. Co się robi? No, ale nie pisze się, poczekaj, nie, tylko nie, bardziej mi chodzi, ja jako kibic Barcelony, nie docenia się tych wyników, a przynajmniej Barcelony, no bo właśnie przez takie aresztowanie byłego prezesa, byłego gościa, który zarządzał tym klubem, zapomina się o tym, jak się skompromitował Real Sociedad San Sebastian. Kowal, ale wieczór, nie? Od poniedziałku się już pisze tylko i wyłącznie o jednej rzeczy. Znaczy nie, ja wiem, o co chodzi. Tylko ja nie chciał, bo ja jestem ten fan Barcelony i wiem doskonale, jak to wygląda. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, to widzę tak, Barcelona, która jeszcze ewentualnie ma szansę na trofeum, Real nie, ale teraz to jest oczywiście przypadek takiej rozmowy, że musimy... ci, co chcą się skoncentrować na błędach Barcelony, się koncentrują, tylko oni się koncentrują na gościu, który nie jest już prezesem Barcelony od kilku miesięcy. No ludzie kochani, no taka jest rzeczywistość. Dzisiaj mówimy o kolejce, która tak zmieniła postać rzeczy w przypadku tak. Kto będzie wicemistrzem kraju, to prawie już wiem. Kto nagle basza... Poczekaj. Skąd? Poczekaj, bo oglądałem te zespoły. Kto ewentualnie ma szansę odrobić, bo już dał ten cynk. Nie wiem, czy odrobi. Bo to są mecze nierówne, ale może wygrać Puchar Króla. Trzeba tylko wygrać tak, jak wygrało się na Sanchez Pizjuan w lidze 2-0. Umówmy się, Barcelona z takim rywalem nie wygrała od... meczu z Juventusem wygranego 2-0 w Turynie. Czyli od września.
No to jest ta różnica. Ja nie mówię, że jest postęp. Tylko zobaczcie, jak to fajnie się idzie. Zapominamy o tych fajnych meczach. Znaczy nie, jeżeli nie dokuczać Barcelonie za wyniki, za słabe mecze, to, no, na to takie... i nawet ja byłem chętny, oczywiście, bo widziałem, ale wiesz, też chciałbym pochwalić za mecz na Sanchez Pizjuan. Wybitny mecz. Przejdziemy do tego. Tylko nie chciałbym tego ukrywać pod to, że ja, były prezes. Bo umówmy się, były prezes. To nie jest tak, że... Ale aktualne problemy. Znaczy aktualne problemy. Aktualne długi, aktualny, że tak powiem, bałagan, który prezes zostawia. Ale aktualnych problemów jest dużo więcej i według mnie... Ja akurat dlatego jestem ciekaw, że źle na Barcelony, no bo to akurat jest... Jest to takie widowisko troszeczkę, które chciałbym się dowiedzieć, kiedy to się zakończy. Właśnie. Jest z nami Natalia Ostrowska, dziennikarka Media Pro prosto z Katalonii. Natalio, do ciebie prośba o po pierwsze przegląd katalońskich cel, kto tam został w celi, kto wyszedł i na jak długo. Na czacie Klopp jedzie na pizzu, pyta na przykład, że no dobra, wyszedł Bartomeu, ale czy wróci? Jakie są szanse, że on jednak zostanie ukarany? I to jest ważne, co mówią panowie. Jak wy to tam w Katalonii odbieracie? Czy to jest szkodliwe dla wizerunku Barcelony, to co się wydarzyło, te aresztowania? Mi osobiście się wydaje, że to jest wręcz przeciwnie. To jest czyszczenie, to jest jakby przecięcie wrzodu i teraz już jest proces leczenia. No, ktoś karę za to, co się wydarzyło, musi ponieść. Powiedz, jak to się tam u was komentuje? Więc zdecydowanie jest to dzisiaj w Katalonii temat numer jeden. Bartomeu już, jak wiemy, z więzienia wyszedł, nawet jakiś fan go dorwał i zdążył sobie z nim nagrać taki postfilmik. Taki Bartomeu prosto z celi. Zresztą był zatrzymany tutaj niedaleko na komisariacie w Les Corts, znaczy jest niedaleko Camp Nou swoją drogą. I tak, sprawa na pewno nie jest zakończona, bo Bartomeu w tej chwili tutaj dzisiaj słuchałam Onda Cero i wypowiadał się prawnik, co mu grozi. Grozi mu postawienie zarzutu z tytułu Administración Desleal. Co to jest? To jest generalnie taki zarzut, który stawia się osobie, która zarządzała jakimś obcym biznesem, to czy w tym przypadku oczywiście mówimy o spółce, jaką jest klub, i działała, zarządzając tym biznesem, tą spółką, działała na szkodę tej spółki. W związku z tym grozi mu taki zarzut, za to może dostać od jednego roku więzienia, nawet 3 lat. No i tutaj drugi zarzut, który ewentualnie mógłby zostać mu postawiony, to jest oczywiście korupcja i tutaj groziłoby mu od 6 miesięcy do 4 lat. Tutaj jeżeli mówimy o tym, co ewentualnie Bartomeu grozi w przypadku, jeżeli takie zarzuty zostaną mu postawione. Jest się tutaj ze sobą katalońską prasę. Katalońską, ponieważ madrycka jednak, pomimo że oczywiście na okładkach jest wzmianka o Bartomeu, to skupiła się jednak na wczorajszym meczu z Realem Sociedad, a katalońska jednak w pełni tutaj o tym case'ie Barsy mówi. I teraz tak, ja bym tutaj chciała zwrócić waszą uwagę na różnicę pomiędzy okładką Sportu i Mundo Deportivo. Dlaczego? Dlatego, że na okładce Sportu mamy wyraźnie Bartomeu detenido, czyli Bartomeu zatrzymany, a Mundo Deportivo mówi golpe al Barça, czyli uderzenie w Barsę. I tutaj tak wiele razy się wspominało, że tutaj Mundo Deportivo i tak jak i dziennikarze pracujący w Mundo Deportivo są tą taką opcją sprzyjającą Bartomeu. Tutaj proszę, na okładce Mundo Deportivo nie ma Bartomeu. Mamy tutaj jednego z członków Mossos de Esquadra, czyli tutaj jest taka lokalna policja Katalonii, a Bartomeu nie ma. I tutaj mówimy tutaj Mundo Deportivo mówi golpe al Barça, czyli uderzenie w Barsę, a właśnie nie wyciąga tutaj tej postaci Bartomeu na pierwszy plan, tak jak na przykład to robi właśnie katalański sport. Ale no właśnie. Ale to ja tylko dodam, no bo tak naprawdę katalański sport, nawet jeżeli pokazuje Bartomeu, no chciałem powiedzieć, że równie dobrze mogliby wziąć jakiegoś śmieciarza, który wozi śmietnik z pobliskiego, nie wiem, domu i napisać: Bartomeu z Barceloną już nie ma nic związanego. Ludzie kochani, bo to jest walnięcie w Barcelonę jako drużynę, która niechcący może się odbudować. To znaczy... Kocha, i zawsze... Nie. Dobra, ale interpretowanie tej sytuacji na podstawie tego, że to jest jakiś ciotem rządy w Barcelonie, bo inaczej zaczęło się kompletnie bez sensu. Nie, słuchaj, myślę, dla mnie to jest... każda rzecz. Słuchaj, gość nie jest... Prowadzone jest gość, śledztwo nie, od roku. Nie, gość już nie jest... Nie, słuchaj, poza, bo ja chciałem... Tam, wiesz, weszła policja do biur Barcelony, dokumenty wyciągają.
grają. Tak? Dobra, tak, no, ale Kowal jest. Nie, oczywiście, nie, to tutaj wszystko racja, tylko czy on już podpisał coś nowego, coś, czy on miał jakąś decyzję w ostatnich tygodniach? Nie, stare rzeczy tak, oczywiście, tak. Ale... Tylko, że no, zdajecie sobie sprawę, mieszkamy w kraju, w którym takie rzeczy zdarzają się, no, w polityce. Zdarzają się. Nie, nie zdarzają się. Zdarzają się codziennie. Nie oszukujmy się, zdarzają się codziennie. I to chodzi o to, jak zejść za dobrze gdzieś, to musisz uderzyć, bum. Nagrania wychodzą, takie rzeczy. Oglądacie i słuchajcie, nie chciałbym tutaj oczywiście tego wszystkiego tak za bardzo pokazywać na zasadzie polskiego kraju czy innego kraju. Tylko słuchajcie, to co robi praca jedna, druga, znowu się miesza z wynikami. Bo słuchajcie, nikt nie powiedział, że wyniki Barcelony mogą się nie odmienić i nagle może się coś zmienić. I co wtedy? Że to wszystko pójdzie na koszt czyj? Chcecie powiedzieć, że aresztowanie Bartomeu, a jak Barcelona niechcący zdobędzie dublet, przypisze się mu, no, tą właśnie nagrodę, że on to wygrał? Nie, powiecie nie, to nie on, bo no już nie było go. Nie. Aha, no właśnie. Będziemy szukać, wtedy pewnie zasługa będzie Leo Messiego, Ronalda Kwana. No Natalia, ale do ciebie jeszcze pytanie o ten timing. Czy ty uważasz, że to jest przypadek, że te aresztowania odbywają się 5 dni, 6 dni przed wyborami? Czy, jak się to komentuje w Katalonii, czy to może mieć wpływ na wynik wyborów? Czy tu jest już sprawa przesądzona, że wygrywa Ilan Laporta? No bo ostatnio szło w górę, prawda, temu Frejszy, prawda? Wygrał jakieś, tak, internetową sondę, no, może to wszystko... Sądy, bo sobie kupował głosy, więc to... No ale kto to... Tak, 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 to jest... Nigdzie nie udowodnione, że kupował. Jak nie udowodnione? Słuchaj, no Michał, nagle wiesz, że pół godziny weszło... Kupił głosy i go nie zatrzymali, nie? Bartomeu, tak, siedział w domu, nie odzywał się na Twitterze i go zatrzymali i zamknęli. No przecież to są jakieś żarty. Same teorie spiskowe. Dajcie Natalii powiedzieć. To znaczy tutaj właśnie w stronę tych teorii spiskowych bardzo idzie jeden z kandydatów. Mam na myśli tutaj oczywiście Toniego Frejsze, który otwarcie mówi o tym, że to nie jest przypadek, że to wychodzi właśnie teraz, w tym tygodniu wyborów. A na przykład tutaj tak zarówno Joan Laporta, jak i Viktor Font raczej się odcinają od tego i mówią tutaj o tym właśnie takim ciosie wizerunkowym w kierunku Barsy, w kierunku klubu, ale tutaj Toni Frejsze, on zresztą przecież były członek zarządu Bartomeu, bo przecież swego czasu był rzecznikiem Barsy, to mówi właśnie, że jest tutaj skłonnikiem tych teorii spiskowych, że faktycznie tutaj może nie jest to tak do końca przypadek, że wychodzi to właśnie teraz, a nie wcześniej, czy nie później. No, to faktycznie mija właśnie rok, bo ta sprawa z tym, tak zwana Barca Gate, to całość rozpoczęła się dokładnie 17 lutego 2020 roku, czyli no właśnie dokładnie prawie rok czasu od rozpoczęcia Barca Gate mija. Nie wiem, ja myślę, że no nie chciałabym tutaj skłaniać się w kierunku tego, że są to jakieś teorie spiskowe. No, jednak Barca będzie miała nowego prezydenta w niedzielę i tutaj chyba na tym się powinniśmy jednak skupić. No, oczywiście na tym, co powinno być najważniejsze, czyli na piłce, czyli na meczu z Sewiszą, który jest jutro. A tutaj te brudy Bartomeu powinny zostać moim zdaniem na drugim planie. Ja myślę, że na przykład Messi to nie jest jakoś specjalnie smutne, jak wczoraj się dowiedział o tym, co się wydarzyło. Natalio, bardzo ci dziękujemy. Kiedy się następnym razem połączymy, będzie już w Barcelonie nowy prezydent, więc tak, idealnie będziemy ciebie prosić o komentarz. Natalia Ostrowska była z nami, z gorącą korespondencją z Katalonii. Panowie, nie chcę za długo, żebyśmy tkwili w jak to Kuba napisał na Twitterze, Bartu Gate, a nie Barca Gate, żeby tutaj używać takiej nomenklatury. Tutaj wydać, tylko żeby trochę tutaj na światło tę sprawę rzucić. To nie jest tak, że to się rozstrzygnęło w ciągu tygodnia, ta cała sprawa. Tak jak powiedziała Natalia, zaczęło się to 17 lutego. Było kilka tygodni śledztwa dziennikarzy, gdy wydawało się, że to po prostu jest sprawa, która śmierdzi PR-owo, ale nie ma żadnych znamion przestępstwa. Tygodnie na tydzień wypadały z szafy nowe trupy, aż w końcu się zainteresowała prokuratura. I śledztwo prokuratury trwa już prawie rok, tak? Trwa chyba od maja czy od czerwca zeszłego roku, kiedy po raz pierwszy byli Mossos w biurach Barcelony. Później sędzina przedłużała 5 czy tam 6 razy tajemnicę śledztwa, nie chcąc ujawniać dowodów, jakie są, budując tę sprawę przez cały czas. Wczoraj w biurach Barcelony przysłuchali ponad 20
osób. Każda z tych osób tłumaczyła się z podpisywania faktur, dlaczego to robiła, jak do tego dochodziło. To nie jest tak, że to się nagle wydarzyło i tyle. Wiadomo, że przeszłość jest przeszłością. Bartomeu już w Barcelonie nie ma i on z Barcelony odszedł no niespełna 5 miesięcy temu, tak było, że to było w październiku. I wiadomo, że wszyscy by chcieli już przejść dalej, ale jednak tak, no, trzeba tę przeszłość, trzeba się z przeszłością rozliczyć. I tak naprawdę nie wolno odkreślać grubą kreską. Ja mam nadzieję, że w tym momencie Barcelona się rozliczy z przeszłością, tak? No bo Barcelona, tak jak podają nawet katalońska prokuratura, Barcelona jest w tej sprawie stroną pokrzywdzoną. To ona sześciokrotnie przepłaciła kontrakt dla firmy, która zajmowała się hejtem w mediach społecznościowych. Tak, więc no, ktoś te pieniądze wypłacił, ktoś się przytulił pod stołem, ktoś położył rękę na majątku klubu, jak mówił Emili Rousseau, czyli wiceprezydent Barcelony. I ja uważam, że tutaj jedynym, co musi zrobić w tym momencie prezydent, jedynym, czego od niego oczekuje, jest wyciągnięcie konsekwencji wobec Bartomeu, a także ludzi, którzy odpowiadali za tę całą sprawę. Tak, tak, wobec dyrektora generalnego. Kuba, tylko że jest, słuchaj, to nie jest czas, tydzień przed wyborami, przy tych meczach Barcelony, bo chciałem ci powiedzieć, że dzisiaj nie wiem, ja na przykład jako fan Barcelony, ja dzisiaj nie wiem, który z tych kandydatów zmusił albo zaproponował prokuratorze, żeby to zrobiła właśnie przed wyborami. Mówią, że Laporta, bo ma najlepszy z rządem w Katalonii układ. I nie chciałbym mieć konfidenta, który tam mi proponuje i będzie zarządzał chwilę klubem, który współpracuje z tym, będzie aresztował tam i jeszcze podsyłał on dokumenty, bo w przyszłości jego posadzą. Słuchaj, to jest klub, którego prawie każdy prezydent siedzi, także jak on skończy karierę, też prezydent, który też pewnie go posadzą. Tu chodzi o czystość, o samo zagwarantowanie, słuchajcie, zespołowi. Ja wcale się nie zdziwię, że jeszcze do dzisiaj wieczorem jeszcze jest czas, tak, żeby coś wypadło na, bo wiesz, za chwileczkę może ktoś napisać na coś na Messiego. No bo dlaczego? Bo Messi tak, za świetnie wygląda. Słuchaj, żeby nie Messi, to te wyniki, zobacz, jakie wyniki. Słuchaj, idą wyniki. Słuchaj, te wyniki nie idą na nowego prezydenta. Wyobraź sobie, że przejście jutro Sewilli w Pucharze Polski nie idą na nowego prezydenta. Nie ma takiej opcji, żaden... Słuchaj, nie wiem, musiałby to kretyn napisać, że to jest zasługa nowego prezydenta. Nie, to jest zasługa Bartomeu. Ten sam trener, ta sama drużyna, ta sama ta. Jeżeli przejdą jutro Sewilli. No chcesz powiedzieć, że na nowego? Zasługą Bartomeu jest to, że Barcelona jest tutaj, gdzie jest teraz. Tak? Czyli że Barcelona dostaje 1-4 od PS, że Barcelona dostaje 2-8 od Bayernu, to jest zasługa Bartomeu, a nie to, że ona sobie wejdzie do półfinału, czy do finału Pucharu Króla. Nie. Słuchajcie, Dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest to, by o tym człowieku zapomnieć i przejść dalej. Kuba, tak jak jest katastrofą jej występ z Paryżem, tak nie możemy zapominać, że to jest cały czas drużyna Bartomeu, nie ma nowego prezydenta i Koemana, to co zrobili tak w ten weekend z Sevillą i mają szansę zrobić i jutro. I nie oszukujmy się, tego nie zmienia nikt, bo nikt nie wie. Ale to ci w żaden sposób nie zmienia faktu, że gdy Bartomeu przejmował Barcelonę w 2015 roku, ta drużyna była na kolosalnie innym poziomie. Efektem jego rządów jest 6 lat, w czasie którego Barcelona była, zaczęła z takiego poziomu i była później taka, aż potem podła na noc, grę nad dnem, była 2-0 Bayernem. Ja zgadzam się o wszystkich tych, tylko że pamiętajmy, że mówimy to, że awansuje do finału Pucharu Króla, to nic nie zmienia. Ten sezon będzie zły i nic się w tej kwestii nie wydarzy. Jeden triumf Pucharu Króla nie sprawi, że nagle będziesz się, wiesz, to spływa w zachwytach na tym, że Barcelona jest wielką drużyną, że to się dzieje, bo ona została brutalnie zweryfikowana w Europie i jak się to kończy. Nie, zgadzam się, no ale bardziej chodzi o to, żeby nie cały czas rozmawiać na zasadzie. No wiesz, w Polsce niektórzy dostają 500 plus, a nie widzą innych zmartwień, nie? Które popełnia rząd, nie? Kuba, no co ja ci powiem? Kuba Football Fan na czacie pisze, Bartomeu powinien zostać oskarżony o nieumiejętność dysponowania ludźmi, rozbił najlepszy atak świata, Suareza oddał do bezpośredniego rywala, za darmo do tego szkalowanie Leo, niewykorzystanie potencjału. Więc jeśli zostanie skazany wyłącznie za tą aferę z troll kontami, to będzie trochę jak z Alem Capone, skazanym wyłącznie za niepłacenie podatków. Dominiku, ponieważ siedzisz w milczeniu, to kończąc ja czekam na już... tematy wojskowe. Przejdźmy może do sportu. Już do sportu. No więc właśnie, już wspominaliście o Sewilli. Baranek, nie, przepraszam, łagodny Baranek też pyta, ale Bartek, Barcelona po bardzo dobrym meczu pokonała Sewillę. Myślicie, że Barcelonę będzie stać na odrobienie dwubramkowej straty i awans do finału Copa del Rey? Łagodny Baranek dopytuje, co w ogóle się stało, że tak dwa diametralne mecze, ten przegrany z Sewillą i ten teraz wygrany, czy ustawienie Barcy z Sewilli jest optymalne dla tego zespołu,
czy Ronald Koeman powinien dalej szukać nowej formacji? No myślę, że piłka cały czas w grze, co pokazało to spotkanie w weekend. Barcelona, nie powiem, że zgniotła ani nic takiego Sewillę, bo to był mecz raczej dość wyrównany, była po prostu konkretniejsza pod bramką, ale zdecydowanie zmiana ustawienia na 3-5-2 pomogła. No to był, powiedziałbym, czynnik, który całkowicie ten mecz ustawił, nadał mu pewien kierunek, dlatego że no wreszcie Koeman, ja absolutnie bardzo rzadko go chwalę, ale za ten mecz akurat trzeba, no bo trafił. Zamaskował, po prostu zatuszował słabości pewnych piłkarzy, no, zrobił to, co powinno się robić, będąc trenerem, z ustawieniem, czyli dopasował je do piłkarzy. Jak Dest miał problemy z bronieniem, to sprawił, że nagle zagrał prawie jak prawoskrzydłowy. Jak Busquets miał bardzo duże problemy ze swoimi plecami, to dodali mu tam jednego obrońcę i ta trójka wyglądała znacznie lepiej. Totalnie inaczej wyglądał pressing Barcelony. Dembele nagle mógł atakować jak środkowy napastnik, fałszywa dziewiątka, z twarzą jakby zwróconą w kierunku bramki, a nie to, co często mają piłkarze Barcelony problemy, czyli jak grają plecami do bramki. Więc mnóstwo takich czynników, które po prostu uwolniły. Alba mógł atakować ofensywniej, Dest to samo. My widzieliśmy ich w świetnym wydaniu. No Busquets pewniejszy, bo miał zabezpieczenie za swoimi plecami. Inaczej wyglądało rozegranie, inaczej wyglądał pressing. I tak naprawdę to, że całkowicie to Barcelona zmieniła, no to odmieniło też, jakby trochę nadało innego tonu temu meczowi, bo Lopetegui był zaskoczony, zmienił całkowicie ustawienie w przerwie, bo zdjął Diego Carlosa, też przeszedł na trójkę obrońców, żeby jakoś zareagować. No po prostu Koeman w końcu jakiś mecz taktycznie wygrał i tutaj duży szacunek. Myślę, że mecz w Pucharze Króla rewanż będzie zupełnie inny, bo Lopetegui jest trenerem sprytnym, będzie się szykował też na inne scenariusze, przygotuje pewnie inną taktykę i też nie myślę, żeby Barcelona nie wiadomo jak Andaluzyjczykom odskoczyła. Natomiast no, ma Messiego, ma piłkarza, który najchętniej strzela Sewilli, zdobył przeciwko niej najwięcej bramek. To jest jego taki ulubiony rywal. Po prostu można powiedzieć, że jak z nimi grają, to jest ogródek Messiego, więc dlaczego by mieli tego nie zrobić? Wiadomo, że jak jemu się trafi dzień, no to ani Diego Carlos, chwalony przez nas w poprzednich miesiącach, w ostatnim tygodniu trochę mniej, ani Jules Koundé, no nie będą w stanie go raczej powstrzymać. Więc remontada jak najbardziej w grze, ale myślę, że tutaj właśnie też wiele będzie zależało od Lopetegiego, od Koemana, co teraz na ten mecz przygotują. Ja tylko dodam, że Lopetegi na razie w ostatnich tygodniach nie potrafił zatrzymać ani Haalanda, ani Messiego, także jeżeli tego nie zrobi na Camp Nou, to w finale gra Barcelona. Słuchajcie, Messi wrócił już na poważnie. To już wiesz, to nawet ja rozumiem, że słaby mecz do przerwy z Elche, jakieś wymiany, połonań, setki w poprzek niepotrzebne, ale po przerwie w końcu się zdenerwował, wkurzył. Messi mówi, dobra panowie, nie róbmy jaj to, co z Cadizem nas ewentualnie może spotkać. Wygrajmy to, ja to wygram dla was, a wy tylko mi pomagajcie. Mnie się wydaje, że pokazał to też w Sewilli. Dalej, to jest zawodnik, którego jeżeli tak będzie występował w tym, to nie powstrzyma, bo Lopetegiego drużyna nie jest w stanie powstrzymać Haalanda, nie jest w stanie powstrzymać Messiego. No to tak powiedzmy sobie szczerze. Oczywiście może się wydarzyć inaczej. Tyle, że dzisiaj trzeba odrobić dwa gole, tak? Ale bierzmy pod uwagę, że to dzisiaj po tym weekendowym meczu w lidze, to Barcelona jest w roli faworyta, pomimo tego, że przegrała pierwszy mecz 2-0 z jednego prostego powodu. Pokazali, że tą drużynę też można pyknąć. Wiesz, Dortmund pyknął 3-2, a mówimy, że Sevilla nie jest... Słuchajcie, pamiętacie, co mówiliśmy tydzień temu? Że Sevilla nie jest na straconej pozycji w rewanżu z Dortmundem. Ludzie, kochani, ja mówimy o 2-3 u siebie. No to jak Barcelona może być w straconej sytuacji? Słuchaj, to jest dla mnie dzisiaj Barcelona jest faworytem. Nie wiem, czy tam dojdzie do dogrywki, czy nie, ale przy tym Messim, mi się wydaje, że on robi końcówkę sezonu. I teraz tak, przed wyborami da jeszcze, nie mówię, że awans, ale dogryweczka może się pojawić, bo mi się wydaje, że tutaj Sevilla nie jest w stanie zatrzymać tego gościa. Jeszcze tylko dodam w kontekście Barcelony jedną rzecz, że tak jak mówił Dominik, ja spodziewam się kompletnie innego meczu niż w La Liga z jednego prostego powodu. Jeżeli Sevilla strzeli gol na Camp Nou, to Barcelona musi strzelić 4. Więc ja spodziewam się, że Sevilla wyjdzie i zaatakuje Barcelonę, bo ona tak naprawdę ten jeden gol ją w pełni urządza. Nie wydaje mi się, by Barcelona była w stanie zdobyć przeciwko Sevilli 4 bramki. Wiadomo, jest to realne w jakiś tam sposób, ale jednak jest to kolosalnie większe wyzwanie niż wygranie meczu 2-0 i doprowadzenie do dogrywki. Tak? Więc ta jedna bramka Sevilli może tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo zmienić. Na pewno to będzie super mecz, bo właśnie tak jak mówi Kuba, no, na szali wszystko stawiasz i możesz albo pójść w jedną, albo w drugą. Totalnie inny niż właśnie w La Liga. Mówił Wojtek o tym, że Lopetegui nie znajdzie sposobu, żeby powstrzymać Leo Messiego, ale tam jeszcze jest parę osób do powstrzymania, no choćby ostatnio dobrze grający Ousmane Dembele, czy
Pedri, który co prawda doznał kontuzji, ale trenuje już z zawodnikami Barcelony. Być może będzie mógł zagrać. Pedri, których wielu nazywa nowym Andresem Iniestą. No i postanowiliśmy to sprawdzić u źródła, czyli u samego Andresa Iniesty. Zobaczcie, dzięki uprzejmości La Liga, Andres Iniesta, o tym właśnie dzięki uprzejmości La Liga i Kuby, mamy dla was wypowiedź samego Andresa Iniesty. Andres Iniesta w La Liga Bonita. Zapraszamy. Está claro que Pedri tiene muchísimo potencial. Creo que está en un lugar idóneo para seguir creciendo, para seguir explotando pues todas sus virtudes y bueno, le deseo lo mejor. Ojalá, lo importante es que él esté tranquilo, que también la gente lo deje tranquilo, porque bueno, es muy joven y tiene todo por delante y seguro que si hace las cosas como las va a hacer, que estoy convencido y sé que es un chico que también está muy, muy bien preparado y sabe lo que tiene que hacer y disfruta jugando. Yo creo que la diferencia de todo es que él cuando sale a un campo disfruta con el balón y no parece que tenga 17 años. Por lo tanto, eso es lo importante y que siga creciendo porque seguro que tiene un grandísimo futuro en el Barça. Andres Iniesta w La Liga Bonita to nie jest jego ostatnia wypowiedź w dzisiejszym programie i nie jest on, zdradzę, ostatnim piłkarzem La Liga, byłym, a jeszcze za chwileczkę wystąpi aktualny. Tymczasem... Dobrze, że odbiera telefony. No cenię Michał, wszyscy się nauczyli. Ostatnim Hiszpanem, który strzelił w finale Mistrzostw Świata bramkę. No właśnie. Słuchajcie, Pedri to jest jedna rzecz, na ile on jest kluczowy w tym rewanżu, a Kamil Kiraga pyta na czacie, czy wiedzą coś panowie o stanie zdrowia Ronalda Araujo, czy wykuruje się na jutrzejszy mecz, no i na ile by to było kluczowe, dlatego żeby właśnie nie stracić gola z Sevillą. Nie. Nie wykuruje się. Znaczy, wiesz, słuchaj, nawet jak ktoś powie, że on w klubie jest przydatny, gotowy, ja bym nie popełniał tego błędu na taki mecz. To znaczy, nie robiłbym tej powtórki z Piqué na Paris Saint-Germain. Nie grałeś znowu miesiąc czasu. No nie możesz pozwolić to, co Kuba wcześniej powiedział. Ten mecz Araujo dla grał w Sevillą. No, to znowu strzedł w trakcie meczu. Nie dawał mu rady na tak ważny mecz. Tu masz gola nie stracić. W lidze jeszcze możesz, bo możesz coś strzelić. Ale tutaj masz... Boisz się tego, co z Piqué runda runda pucharowa, tak. Chodzi o to, że wiesz, no, czym mniej bramek straconych, no w tym przypadku już masz rewanż, to lepiej nie trać. Zrób te 2-0, jak masz Messiego w gigantycznej formie, mi się wydaje. No, zrób te 2-0, a nie stracić bramki, bo to, co Kuba wspomniał, czterech. Zresztą był podobny mecz, ale nie wiem, czy to jest taka drużyna, która potrafi to zrobić tak, jak było to, nie wiem, 2-3 lata temu, 2-0 przegrane na Sanchez Pizjuan, 6-1 u siebie. Nie żartujmy, 6-1 nie będzie. Z całym szacunkiem, bo taki był rewanż i Sevillą w Pucharze Króla. No. 2-0 przegrane na Sanchez Pizjuan, 6-1 u siebie. No to była jednak inna Barcelona. No. A w kontekście Araujo, jeszcze tylko puentując ten temat, no to niepewny jest jego występ. Koeman na konferencji mówił chyba, że zobaczył, jak się będzie czuł przed ostatnim, znaczy w dniu meczu, tak? Czyli w środę rano. Tak samo będzie z Pedrim prawdopodobnie. Tak, z Pedrim jest taki wątek, że trochę ma trudną sytuację Koeman, bo on... Pierwsze diagnozy były takie, 3 tygodnie przerwy. Później, że ponad tydzień. Nagle przychodzi poniedziałek i chłopak, wtorek i chłopak trenuje. No to jest jakby kolejny taki aspekt, który każe ci myśleć, co on ma za organizm, nie? Że to naprawdę jest niesamowite. Bardziej też nie było, to była kontuzja mięśniowa, bo on po prostu padł nagle. To nie było tak, że ktoś w niego wszedł, że to było jakieś uderzenie w kostkę czy cokolwiek, ale po prostu chłopak biegł, dokonywał ślizgu czy jakiegoś takiego dziwnego zagrania, jakie próbował dokonać i po prostu się coś w nim pękło. Od razu jak wstał, to od razu pokazał zmianę, więc wydawało się, że to będzie raczej dłuższa przerwa. Tym bardziej, że takie właśnie były pierwsze diagnozy katalońskich mediów. Ale przed Koemanem jest po prostu trudna decyzja, bo jakby z jednej strony ma chłopaka, który jest przemęczony i też nie wiadomo, na ile będzie w 100% gotowy, no bo miał długo pauzować, ale wrócił też z własnej woli szybciej do treningów. No ale z drugiej strony, jak sobie porównasz na przykład poziom, jakby miał zagrać Pjanić,
Nawet Ilesz Moriba, który super da jakby swój obraz, naprawdę no, prosperuje, powinien dostawać więcej szans. I z Messim się dogaduje Ilesz, są piękne dogaduje. Zdjęcia tej dwójki. Możemy tak, pokazać. Będziemy mieli zdjęcia tej dwójki przygotowane na grafikach, ale chodzi o to, że czy on by zagrał, czy Pjanić, to jest jakby poziom tutaj, na Pedri gwarantuje ci znacznie większy poziom. Więc... Ale chciałem ci powiedzieć, że Barcelona zgłosiła akcję z wypożyczenia Pjanicza do KTS, weszło i nie zgodziliśmy się. Bo nie potrzebujemy dziadów w zespole. Grafikę taką właśnie. Tak, takie newsy do mnie nie dotarły. Messiego i Moriby. To ja ci to mówię dzisiaj. Nie? Z dawnych czasów. Nie wypowiadaj tego nazwiska w kontekście Barcelony. Miralem. Myślałem, że skoro na Moribę żeśmy zeszli. O, tutaj. To właśnie ten duet. Tak. A ja chciałem was zapytać jeszcze o Sewillę, bo są o nią pytania. Rafał Dubiel pyta, co się dzieje z Diego Carlosem? W ostatnich spotkaniach jest tak elektryczny, że mógłby zasilić prądem sporą część Sewilli. A czy weryfikowały go już rok temu takie starcie z wielkimi rywalami, bo on się mylił w lidze Europy, grając chyba z Interem i z United, tam już trochę nie był to ten sam poziom, który prezentował w rywalizacji z mniejszymi klubami. Teraz trochę się wydarzyło dość coś podobnego, jednak z duetu stoperów Carlos-Koundé, no to wybierałbym Julesa zawsze. Tak, ale rzeczywiście obaj mieli jakby taki swój w pewnym momencie prime, bo najpierw chwaliliśmy tego Carlosa i no chyba wszyscy byliśmy przekonani, że jego następnym krokiem musi być wielki klub. Teraz to samo jakby powtórzyło się z Koundé, ale rzeczywiście no w pracy obrońcy najtrudniejsze jest właśnie utrzymanie tej regularności. No masz tam serię 7 meczów bez straty gola i czasem to cię może uśpić właśnie, że nagle, tak jak też tutaj Wojtek wymienia, załatwia cię Alant, nie jesteś w stanie go pilnować, załatwia cię Messi, no to jednak jest mocna weryfikacja, że w tym życiu środkowego obrońcy łatwo też kogoś wywindować, ale zaraz wystarczy jeden mały błąd i już też przychodzi do ciebie łatka. Natomiast rzeczywiście no pokazują te mecze z wielkimi, że jednak trzeba się zastanowić, będąc takim dyrektorem sportowym, czy rzeczywiście to są piłkarze, środkowi obrońcy, którzy brakuje im tylko tego jednego kroku i wejścia już do topu, czy oni będą w stanie utrzymać właśnie na tak wysokim poziomie obrony cały sezon, czy właśnie przyjdzie weryfikacja. No to jest, myślę, bardzo trudna rzecz, no bo Koundé też tak naprawdę w ostatnich tygodniach miał duże problemy. Pierwszy mecz z Barceloną super, ale już później czy z BVB, czy właśnie nawet to, jak on zostawił daleko Ousmana Dembele, czy też jak przy tym drugim golu nie był w stanie zainterweniować, no to też nagle rozkładasz ręce i mówisz, inaczej go widzieliśmy tydzień wcześniej, więc no, trudno z tym życiu obrońcy, bo jeden błąd popełniasz i totalnie się zmienia tobie retoryka. Mi się wydaje, że porównując te dwa mecze Sevilla-Barcelona 2-0, a Sevilla-Barcelona teraz 0-2, problem takich zespołów jak w przypadku zderzenia się z tym największym albo jednym z największych, no, bo w Hiszpanii jest dwóch największych, Real i Barcelona, tak? To jest coś takiego, jak w tym pierwszym meczu Pucharu Króla pojawia się coś takiego, że Barcelona popełnia jeden kardynalny wielki błąd, Koundé sobie wbiega jak Leo Messi, ale on jest środkową obrońcą, strzela na 1-0. Później kłopoty Barcelony, bo cały czas prowadzi grę, próbuje rozegrać, no ale obrońcy jest łatwiej to wybić, bo prowadzisz. Ale jak nie strzelisz tego pierwszego gola, no to wiesz, ta obrona cały czas gdzieś tam... Słuchaj, bo możemy dostać na 0-1, na 0-1. No i dostali. No ale później co się dzieje? No później już, wiesz, no przy tej drugiej bramce, umówmy się, tam Messi mu się podbijała, obrońcom się podbijała, wyszedł do pustej, sobie dobił, dziękuję, 0-2. I tu jest kwestia też, mi się wydaje, w grze defensywnej. I to, co wspominaliśmy tydzień temu, co tak jeszcze staraliśmy się ugryźć w język w przypadku Atletico Madryt, mówiąc o jakimś totalnym kryzysie. Wiecie, no nie wiem, czy Atletico dalej jest w kryzysie, widząc to, co się za chwileczkę zbliża, powroty tych wszystkich gwiazdorów, supergrajków i tak dalej, i tak dalej. Wygrany mecz Villarreal na wyjeździe. I teraz biorąc pod uwagę to, że Sevilla też no, tak naprawdę, ona miała jakiś kryzys gdzieś tam na początku. No, muszą wpadać takie z tymi lepszymi zespołami, tak? To nie są drużyny, które nie mogą mieć jakiegoś dołka. Ten Dortmund, ta Barcelona w rewanżu, gdzieś widocznie wyjechanie w tym pierwszym meczu półfinałowym w Pucharze Króla, bo tam było wyjechanie, może spowodować to, że nagle w tej Sewilli w ogóle gruchnie tak, że ten wynik jutrzejszy może spowodować jedno. Odpadną, to i polegną brutalnie w Dortmundzie. Jak przejdą, to może się okazać, że i w tym Dortmundzie jeszcze powalczą awans. A może się okazać, że to będzie już koniec sezonu dla Sevilli. No bo taka jest rzeczywistość. To też nie są zespoły. No słuchajcie, dla mnie dzisiaj bohaterem jest Atletico Madryt. Po tym, co on wyglądał, to, co zrobił w niedzielę wieczorem, jak już wszyscy myśleli, że jeszcze kolejka i w ogóle lider się zmieni w La Liga, Atletico wyszło i powiedział tak, halo,
zapomnijcie, nie znamy te numery. My nie byliśmy w żadnym kryzysie, po prostu dwa mecze nam nie wyszły. Zaraz przejdziemy do Atletico, tylko jeszcze do was pytanie. Kto według was może być tym drugim finalistą Pucharu Króla? Czy wierzycie, że spełni się piękny sen Levante i uda im się wyeliminować Atletic? W pierwszym meczu było 1-1. No i tyle samo było też w weekend, kiedy te dwie drużyny zagrały ze sobą w lidze. Też śmieszne, że taki akurat się ułożył terminarz, że mieliśmy trójmecz zapowiedzi tak naprawdę. W zapowiedzi półfinału w La Liga. Ten mecz, jedyne życzenie, jakie mam przed czwartkowym półfinałem, jest takie, by ten mecz nie był taki jak w La Liga, bo on był dramatyczny do starcia Atletico z Levant. To ono się też zakończyło, widzę, 1-1. Nie działo się nic ciekawego na boisku, ale gdyby Levante się udało masować, byłaby to naprawdę super historia, bo ta drużyna chyba jeszcze nigdy nie zdobyła żadnego hiszpańskiego trofeum, tak mi się wydaje. Nawet sam awans do finału Pucharu Króla byłby nagrodą za świetną pracę w ostatnich latach. Ta drużyna, od kiedy ją przyjął Paco Lopez, czyli od chyba 4 lat, tak mi się wydaje, sukcesywnie idzie do przodu. Oni zaczynali mieli taką łatkę, że byli drużyną, która gdzieś balansowała na granicy spadku, utrzymanie, byli takim średniakiem z tej dolnej połówki tabeli raczej. Teraz już stali się średniakiem, ale z tej górnej połowy tabeli. Tym, co mi się tam najbardziej podobało, był fakt, że utrzymali trenera w momencie, w którym byli w kryzysie. Na starcie rozgrywek sobie radzili słabo. Był moment, gdy byli w strefie spadkowej, była długa seria bez zwycięstwa, no a teraz Levante naprawdę wygląda imponująco. Znowu jest ten duet duet w ataku Roger Marti i Morales świetnie wyglądają pod kątem takiego czystego testu oka, bardzo przyjemnie się ich ogląda zazwyczaj. Bardzo, bardzo dobra drużyna. Atletic po przejęciu przez Marcelino odzyskał charakter. To jest coś, co tam ma naprawdę duże znaczenie dla mnie. Ta drużyna przez długi czas miała problemy z odwracaniem losów meczów. Teraz jak traci gole jako pierwsza, to się nie podłamuje. To jest coś, co też jest symptomatyczne dla kadencji Marcelino, bo oni chyba zagrali ze 13 albo 14 meczów w erze Marcelino i tak naprawdę, jak widzimy teraz na grafice tutaj cały czas coś dobrego się działo, ale kiedy Atletic traci gola z kadencji Marcelino, to niemal pewnikiem jest, że odrobi stratę przynajmniej do remisu, bo tylko dwa razy mu się nie udało odrobić strat i to było w meczach z Barceloną, który oba przegrał, bo tam jako pierwszy stracił. Myślę, że dwóch wielkich trenerów, ale ja bym minimalnie jednak bardziej postawił na Atletic z tego też względu, że piłkarze mają jakby trochę w krwi więcej doświadczenia i więcej też takiej historii sukcesu, bo nawet Atletic 5 lat temu docierał do finału, wtedy z Barceloną co prawda dostał solidną lekcję futbolu, ale jednak Atletic jest gdzieś tam przyzwyczajony w tej swojej kulturze do takiego wygrywania. Przed chwilą ten super puchar, kiedy miał na rozkładzie i Barcelonę i Real. I chciałbym też, żeby doszło do czegoś takiego rzeczywiście, że będą mieli w jednym miesiącu dwa finały Pucharu Hiszpanii, bo to też było symptomatyczne. Inna sprawa, że duża sympatia do Marcelino Garcia i Torreala, który też fajnie było, gdyby dorzucił sobie kolejne puchary, bo trochę można powiedzieć, że coś, czego nie udało mu się zbudować z Walencją, teraz trochę mu los oddaje w Atletiku, bo pracuje jednak trochę na fundamentach, znaczy trochę bardzo na fundamentach też poprzednika. Natomiast myślę, że to będzie bardzo wyrównany mecz, natomiast finalnie jednak to, że kilku piłkarzy Atletiku już takie wejście do finału pamiętają, takie sukcesy gdzieś mają we krwi i docierali do tej fazy, to jednak może finalnie zadecydować. To ja tylko powiem, że Levante awansuje bez żadnych problemów. Zakładnik? To założymy się, w każdej chwili możemy się założyć. Z jednego prostego powodu, wiecie, my tak troszeczkę tak omijaliśmy tą drużynę środka tabeli. Wiecie, że oni przegrali tak naprawdę na początku roku. Przegrali mecz z Villarreal 2-1 i przegrali teraz z Osasuną taki dziwny mecz, ale to było zaraz 3 dni po meczu z Bilbao, tym pierwszym. Słuchajcie, to jest drużyna, która świetnie potrafi. Słuchajcie, nie zapominajmy o Levante, która, jeżeli mówimy, że Bilbao wygrało Super Puchar, bo grało z Realem i z Barceloną, to chciałem wam powiedzieć, że Levante w tej lidze ograło Real Madryt w tym roku na wyjeździe i Atletico Madryt w tym roku na wyjeździe. U siebie remisują z Atletico Madryt w tym roku. Teraz tak, co potrzebuje Levante do awansu? 0-0. Co potrafi najlepiej Levante? Kapitalnie grać z kontrataku. Wystarczy? Grają u siebie, mają 1-1 z wyjazdu, muszą u siebie zagrać to, co potrafią najlepiej z kontrataku. Mi się wydaje, że to jest drużyna i ja widzę ją w finale właśnie z tego powodu. To jest ich cel. Oni już tak w dół tabeli nie patrzą. Oni tak są w tabeli wyżej od tych Bilbao na przykład, no to jeżeli Bilbao nie spadnie, no to oni tym bardziej. No to mi się wydaje, że to jest finalista właśnie z tego też powodu. Oni mnie zachwycili w kilku meczach. Ja ich oglądałem tak, w meczu z Betisem,
który tam, ale tylko jeszcze tym takim Betisem z tamtego roku, co im czwórkę wrzucili, ledwo się zaczął mecz, już było tak szybciutko 3, później 4 i tam Betis gonił później i w kilku spotkaniach i powiem wam, że to jest drużyna taka niedoceniana. My czasami się zastanawiamy nad tymi drużynami środka tabeli albo tymi słabszymi w lidze hiszpańskiej, która może spaść, a która może powalczyć o europejskie puchary. Może Levante poprzez puchar. Wydaje się, że drużyna z drugiej drabinki, czyli Betis, znaczy ten Sevilla, Barcelona, nie może przegrać finału z taką drużyną. Ale umówmy się, no, super puchar Hiszpanii, w Arabii, za rok finalista pucharu gra, czyli Levante może tam jechać. Kto im zabroni, tak? Ma pomarzyć można. Nikt nie powiedział, że od razu nie mogą wygrać, tak? Bo wiemy doskonale, jak wygląda ta organizacja tych rozgrywek, jak przebiega ogólnie. Ale ja bym nie skreślał Levante, bo mi się wydaje, że oni grają jedną z najciekawszych takich piłek z tych drużyn od środka tabeli w dół. Oczywiście Bilbao będzie faworytem. Tyle, że musi zaatakować i odważyć, zaatakować. On musi odrabiać ten 1-1, czyli zaatakować, strzelić gola, a wiesz, odkrywać. No, ale Levante nie jest naprawdę słabą drużyną. Mi się wydaje, że to jest tak. Betis, Levante to są takie drużyny, które gdyby jeszcze coś miały więcej, to one walczą o tą pozycję pucharową. Tylko, że może coś im na koniec sezonu zabraknąć, jeżeli chodzi o... z perspektywy o granie tak na wielu szczeblach, czy też ewentualnie kilku zawodników, albo jednej gwiazdy, która by to pociągnęła. No. Po programie zakładzik. Tak, tak, tak. Oczywiście ja ci mówię, że Levante awansuje do finału. O, sprawdzimy to za tydzień. A zanim o derbach jeszcze Madrytu samych, to o tym, jak obie madryckie drużyny wypadły w ostatniej kolejce. Zwycięstwo Atletico Madryt z Villarrealem. Justyna Pawliczak pyta, czy w Villarrealu obejrzeliśmy przebudzenie Atletico, a może... forma cały czas tam była. Jak oceniać to zwycięstwo? Bo ze statystyk wynika, że przewagę miał Villarreal. I jeszcze co myślicie o zachowaniu Joao Felixa, który darł się po golu i gestykulował trochę tak jak Ebi Smolarek po golu z kim to było? Z Belgią? Z Belgią, tak. No to by nie mówić, Joao Felix zdobył bramkę po 4 meczach posuchy i tuż po strzeleniu golu się nawet z niego nie cieszył, tylko się wydarł do kolegi Kajatela Putaboka Karacho, którego, czyli zamknij ten ryj i znowu tutaj można było wstawić parę różnych wulgaryzmów. Ja będę pikał. Nie do końca było wiadomo, do kogo to skierował. No niektórzy uważali, że do Diego Simeone. Diego Simeone to wyśmiał. Powiedział, że nie za bardzo widzi, że on lubi charaktery piłkarzy, lubi, gdy piłkarze się nie poddają, lubi, gdy pokazują emocje. Nie dowiemy się, do kogo tak naprawdę Felix by to kierował, bo nawet gdyby teraz powiedział, że kierował to, nie wiem, do kibica, czy do Lodiego, który się gdzieś tam w tej kwestii wypowiadał, czy by do któregokolwiek innej osoby, nie wiem, z Villarrealu, to i tak byśmy pewnie w to nie uwierzyli. Ale na koniec ten mecz Atletico, dla mnie to zwycięstwo było bardzo ważne pod kątem mentalnym, bo Atletico było po raz pierwszy chyba w tym roku pod naprawdę ogromną presją. Barcelona wygrała w Sewilli, pokazała, że jest w walce o mistrzostwo. Zaraz masz derby Madrytu, w których porażka może sprawić, że no, nagle się zmieni lider. Już ta poduszka bezpieczeństwa, jakim były te dwa zaległe mecze, które Atletico miało względem reszty, o której mówiliśmy tyle czasu, już też nie istnieje, no bo jednak stracili punkty z Levante. I tak naprawdę nagle to Atletico wychodzi na Villarreal i gra bardzo dobry mecz. Tylko to też nie było takie bardzo przekonujące mnie zwycięstwo. To było zwycięstwo, które Atletico wywalczyło tym, co działało wcześniej najlepiej, czyli defensywą i skutecznością pod ręką rywala. Villarreal też miał swoje okazje. Tam Chukwueze bardzo, bardzo aktywny był z przodu. Gerard Moreno też sobie krował z parę okazji. I jak patrzyliśmy na statystyki strzałów, czy statystyki ogólnie z tego meczu, to Atletico z jednej strony kontrolowało ten mecz pod kątem takiego testu oka, ale z drugiej strony było takie poczucie, że Villarreal jest w stanie w każdej chwili ukończyć, szczególnie w końcówce. Ten ostatni kwadrans, może 20 minut, Simeone oglądał cały na stojąco, dar się pokrzykiwał na piłkarzy i jak w stanie zakończył mecz, Simeone eksplodował z radości jak rzadko w tym sezonie. Tak? To pokazuje, że to nie było takie pierwsze, lepsze, łatwe zwycięstwo dla Atletico. Tym bardziej, tylko też się pewnie się odwróciła karta trochę w tym sezonie Atletico, bo jak oni na starcie sezonu wygrywali dość szczęśliwie i strzelali mnóstwo goli, chociaż no, byli bardzo skuteczni pod bramką rywala, to wszystko było ok. Później przyszły te mecze z Levante, w których oni oddali 40 czy tam 50 strzałów i nie zdobyli bramki, które by dała im zwycięstwo, choćby jedno w tym dwóch meczu. A teraz pojechali do Villarrealu, tam tak naprawdę nie mieli zbyt wiele okazji, ale wróciła ta skuteczność i też trochę pomogli rywale, tak? No bo ten gol na 1-0 padł po zderzeniu Sevicia z jednym z obrońców, później na 2-0 to był prezent Pau Torresa, Pau Torres też chciał sprezentować gola Suarezowi w pierwszej połowie jeszcze.
no, sporo Atletico to było zwycięstwo bardzo, bardzo ważne właśnie pod kątem mentalnym. Kuba, oni wykorzystali jedną i poważną rzecz, tak jak na drużynę walczącą o mistrza przystało. Drużynę, która w czwartek też pobiegała z Salzburgiem. No wiesz, to są też właśnie trafienie takiej drużynki, nie? Jak mówiliśmy tydzień temu o Łeska, która do przerwy strzeliła, nie strzeliła karnego, a jeszcze trzy załadowała granadzie. Dzisiaj mówimy o zespołach hiszpańskich w Lidze Europy, które trafiły tak naprawdę, że oni tą rundę to powinni przejść, nawet nie zastanawiając się, czy w ogóle wychodzić na boisko, tak? No bo jedni trafili na Molde, ja wiem tam, czy Molde, no ale to już nie ten program. Erling Haaland to było o 14 i Dynamo Kijów, powiedzmy Villarreal. No ale tak naprawdę, no wiesz, Villarreal z Salzburgiem trochę pobiegał, nagle się zrobił lekki smrodzik, tak? Jak Villarreal dostał bramkę. Wiesz, mogło się zacząć odrabianie strat i niepotrzebne. No wiesz, Atletico to wykorzystało, nie grało w tym tygodniu. To sobie stwierdzili, no to znaczy grało, tylko że dużo wcześniej, bo we wtorek, pamiętajmy, a ci w czwartek, o 21:00 Villarreal. No to wiesz, dojście do niedzieli, tak na zasadzie, że jeszcze chcesz awansować, to Atletico wykorzystało i dlatego ja jestem przekonany, że ciężko było mówić o tym kryzysie z Levante, wiesz. Akurat patent na drużynę jedną, czy Levante, czy coś, Atletico nie jest w żadnym kryzysie. A jeszcze teraz są takie informacje. Właśnie wiemy, że Trippier wraca, tak, że teraz na mecz derbowy z Realem Madryt. No jeszcze dzisiaj tak indywidualnie gdzieś tam, ale to pewnie Simone ukrywa, nie, że Jimenez indywidualnie, że ten indywidualnie, że to. Tam już praktycznie wszyscy są gotowi i zwarci do gry. My dzisiaj popatrzymy na tych zawodników. Jeszcze dzisiaj to nie, bo tam jeszcze jest takie tak zwane prasowe mydlenie oczu, nie? Czyli wiesz, że jeszcze nie doszli, tak? Jimenez jeszcze nie, jeszcze uwaga. Tylko że pamiętajmy, że ten mecz jest w niedzielę. Dzisiaj jest wtorek i oni to wszystko ukrywają. Zobaczycie skład w niedzielę. Atletico Madryt pierwszy, jego ławkę rezerwowych i powiecie, o Jezus Maria, przecież to jest niemożliwe. Tam wszyscy wrócili zdrowi, gotowi do boju o wszystkie trofea, na których zostali. Czyli o dwa, tak? Czyli o mecz z Realem Madryt, czyli o Ligę Hiszpańską i o ten rewanż Chelsea. Oni tam już mają naprawdę ten kryzys tak zwany koronawirusowy i ten poza sobą. Dobra, ale ja aż tak optymistycznego obrazu z VR-em nie widziałem. Właśnie dla mnie to był bardzo trudny mecz. W sensie to zwycięstwo niezwykle cenne i duży szacunek, natomiast dla mnie VR-el miał klarowniejsze sytuacje i tę grę prowadził, więc tak naprawdę dużo szczęścia. Pierwsze 25 minut to było takie, że nie wyszli tak naprawdę z własnej połowy na jakoś dłużej. Raz wtedy, kiedy mi się udało, to cudna wrzutka Lemara i akurat strzelili, ale generalnie no, mogło się to różnie potoczyć, więc jakby super, że udało im się to wygrać, zamknąć na pewien sposób usta i uciszyć krytykę, ale tak naprawdę przed tymi derbami to bym wcale nie powiedział, że z samej takiej gry Real Madrid oczywiście stracił punkty, ale że będzie miał mniej do zaoferowania, że tak naprawdę może być tam ciekawie, bo i wracają piłkarze w Realu kolejni, jak patrzymy Fede Valverde, Rodrigo, tak jak mówi Kowal, wracają zawodnicy w Atletico, ale okej, okay, Atletico ma wynik Real niekoniecznie, natomiast z samej gry nie powiedziałbym wcale, że Real Madrid się zaprezentował gorzej niż na przykład właśnie Atletico przeciwko Villarrealowi. Nie, do mnie kwestia jest to, co Kuba powiedział, że Atletico przystępowało do meczu, nie znając oczywiście, bo Real w poniedziałek grał, ale słuchaj, przed meczem to Barcelona miała tylko 2 punkty straty do Atletico, przed meczem, nie? No i mecz zaległy. No tam, poczekaj, bo jeszcze mają przyszłą środę z Bilbao zaległy. Oni jeszcze mają jeden zaległy, bo to nie jest tak, że Atletico jeszcze nie ma zaległy. Oni wiecznie mają zaległy mecz. Ludzie kochani, to jest nieprawdopodobne. Oni zaległy z Levante mieli, ale dalej mają zaległy mecz. To jest w ogóle jakaś katastrofa w tym terminarzu, ale taka jest rzeczywistość, tak? Życzymy sobie, żeby już było to nie, poczekaj, wszystko w tabeli. Bo oni mają dzisiaj 5 punktów przewagi nad Barceloną, ale dalej mają mecz zaległy. No właśnie. Z Atletico Bilbao w przyszłą środę, jak Barcelona pojedzie do Paryża. To w tym samym dniu gra Atletico Madryt z Atletico Bilbao i oni znowu z Atletico Bilbao zagrają sobie 2 mecze w ciągu tam przeciągu, no jest przerwa na kadrę, to troszeczkę więcej, ale w niedługim czasie, tak jak z Levante miało miejsce. Czyli oni dalej mają mecz zaległy, Atletico Madryt, mając 5 punktów przewagi. Słuchaj, no kwestia jest tego, że oni wyszli tak na zasadzie, wiesz, jak jeszcze coś nie pójdzie, jak faktycznie ta porażka z Chelsea, te z Levante, to dołożysz teraz, no co byśmy nie mówili, wyjazd brutalnie ciężki na Villarreal, no bo to jest jeszcze drużyna, która no jest za tą pierwszą czwórką, tak, 5. miejsce. Jak tam stracisz punkty, no to już dasz taki, wiesz, nie wiesz, jak się ta drużyna ocknie, nie? Okazuje się, że wygrali 2-0, dobra, jest na razie spokój poukładany. Spokój poukładany i zobaczymy, jak te derby Madrytu, bo powiem wam tak, sam jestem ciekaw, wiecie, pamiętamy ostatnie, dramatyczne Atletico, świetny Real Madryt.
No czas na rewanż. Dodam tylko, że na czacie jest petycja, żebyś nagrał dzwonek taki na komórkę ze słowami no ludzie kochani. Ale to wycinajcie i róbcie. Słuchajcie, tylko, bo nie za darmo, nie za darmo. Jeszcze a propos tego meczu zremisowanego Realu Madryt z Realem Sociedad. Gerard z Grajewa pyta na czacie, panowie, co z Realem Madryt, że wczoraj kolejna strata 2 punktów. Bartosz Rutkowski, bo Kowal mówił o tych powrotach do składu Atletico, a Bartosz Rutkowski zwraca uwagę, do składu Realu powoli będzie wracać Ramos, Fede czy Rodrigo. Szczególnie dwóch pierwszych w końcówce zeszłego sezonu było kluczowymi zawodnikami i ważnym elementem zespołu. Czy waszym zdaniem na ten moment Real liczy się jeszcze w walce o mistrzostwo? Pamiętajmy, że Zidane umie finały. No to właśnie dadzą nam na to odpowiedź derby. Jeżeli Real je przegra, to będzie w katastrofalnej sytuacji w walce o mistrzostwo. Jeżeli je zremisuje, to sytuacja będzie przeciętna. Jeżeli wygra, no to się na pewno poważnie włączy do tej walki o mistrzostwo. Ten mecz z Realem Sociedad, teraz widzimy właśnie, że był przerwaniem pasy 4 zwycięstw w La Liga i 5 we wszystkich rozgrywkach w wykonaniu królewskich. Real tam zagrał naprawdę bardzo przyzwoity mecz. To nie był Real słaby, Real, który, nie wiem, fartownie by zgarnął punkt. Rzeczywiście, znaczy oczywiście gol wyrównujący padł tam w 80. chyba 8 czy 9 minucie, gdy Real Sociedad się cofnął zbyt głęboko i tak dalej, ale generalnie w pierwszej połowie Real Madryt zagrał bardzo dobre zawody. Po przerwie Zidane trochę pozmieniał, dziwne zmiany troszkę dla moim zdaniem zrobił, wymieniając całą trójkę z przodu. I ustawienie. No też, ale tak, cały mecz w wykonaniu królewskich nie był zły. To był naprawdę przyzwoity mecz Realu i daje jakieś tam powody do optymizmu przed starciem z Atletico, tylko to będzie inny mecz, no bo jednak nie możemy dzisiaj porównywać Realu Sociedad z Atletico Madryt pod kątem siły zespołu, tak? Tym bardziej, że w tym momencie, jak będziemy mieli te derby, to tym, co jest dla mnie fajne, jest fakt, że mamy tydzień przerwy między jednym a drugim meczem. To jest fajne, że drużyny mają, Real ma 6 dni na przygotowanie, Atletico ma tydzień i tak naprawdę będziemy mogli zobaczyć je a w po tygodniu treningów i przygotowywania się jako tego konkretnego rywala, b właśnie po powrocie zawodników, no bo Atletico z Trippierem będzie kompletnie inną drużyną niż Atletico bez Trippiera. Tak samo Real, gdy wróci Vinicius, gdy wróci Rodrigo, gdy wróci Fede, gdy wrócą inni kontuzjowani zawodnicy, to będzie inna drużyna niż ta, którą oglądaliśmy do tej pory, więc tak naprawdę tutaj jakkolwiek to nie zabrzmi, wszystko jest możliwe, no bo Real pokazywał nam w tym roku, że jak trzeba się spiąć, to się spinał. I problemem było to, żeby się spiąć regularnie na dłuższy okres, co nie udawało się w tym sezonie. Tylko wiecie, no z drugiej strony patrzysz na to, co zrobił Manchester United, San Sebastian, a ile Real musiał wyczekiwać, żeby ten złoty punkt zdobyć, no to robi się troszeczkę taka, zastanawia się. Słuchajcie, mówiliśmy też przez ostatnie 2, 3, 4 tygodnie o tych wpadkach zespołów, tak, Levante, Elche i Bary, Levante i tak dalej, słuchajcie, im się kalendarz już tak skurczył troszeczkę, oni już nie będą grali, ta kolejka pokazała, że oni już teraz nie będą grali za często z tymi dziadami, od czasu do czasu dziad wpadnie, ale oni teraz między sobą muszą grać. Słuchaj, Barcelona ma na wyjazd, powiem tak, ktoś powie, jedzie do dziada Osasuny, no powodzenia, ale tak, jeszcze na Real Madryt, słuchaj, jak zacząłem wyjazdowe mecze w Barcelony, to powiem ci tak, panie, jak tu gonić Atletico, jak tu masz tam, gdzie najczęściej nie punktowałeś, albo jakiej formy musiałeś być, żeby wygrać mecz, tak? Real Madryt też, to wszystko się zaczyna teraz, całe zderzenie całej tej ligi, gdzie to też pokaże. I słuchajcie, też nie możemy mówić o Real Madryt, tylko Real Madryt jest chyba w tej chwili na najlepszej drodze do tego, by jeszcze w kwietniu, pomimo tego, że będą wracali zawodnicy i całe szczęście dla Realu pewnie w przypadku Ligi Mistrzów przechodząc Atalantę Bergamo, pamiętajmy, że no, tych meczów dalej będzie więcej niż oczekują, a straty już się nie da tak odrabiać, jak będzie cały czas. No bo to powiedzmy sobie szczerze, czy Real goni Atletico, jak Atletico ma wpadki? No ja w ostatnich kolejkach nie widziałem tego. No akurat Real gonił, bo to trochę się dobrą pasę, tak. No ale miał go dobrą pasę, no ale jak zaliczymy, że z Levante też przegrał tak jak Atletico i dalej bierzemy. Słuchajcie, no mówimy o Realu Madryt. Zaległy mecz, jak Atletico wygra, co się robi? Jaka jest przewaga? 8 punktów nad Barceloną? 8 punktów. Kto jest na drugim miejscu? Barcelona. No i Real, tyle samo punktów. No to czyli... Mów. Nie, no te derby po prostu... No wiele on też... Znaczy okej, jedne derby nie dyktują tego, kto będzie mistrzem. Już wiele razy sobie powiedzieliśmy, że właśnie chodzi o to, żeby nie wpadać z mniejszymi rywalami. Natomiast jak teraz sobie wyobrażam te derby, no to widzę taki obraz meczu, że raczej to Real będzie dyktował warunki przez to,
jaką ma kadrę, jakich ma też piłkarzy, ten środek będzie w stanie no, zdominować grę, dyktować warunki i raczej sobie wyobrażam taki mecz podobny jak ten pierwszy, czyli że wszystko będzie po stronie Realu Madryt, Atletico albo właśnie się odnajdzie w reakcjach na to, co proponują królewscy, albo właśnie będzie ciężko, no bo jak widzę po prostu energetykę teraz nową, Fede Valverde, Rodrigo, który powoli łapie rytm, no to są takie powoli bodźce, których Realowi brakowało, bo on był po prostu ograniczony, tak skurczony, że grał tą gołą jedenastką, która była. Teraz już widzimy Ramosa w treningu, pewnie jeszcze nie zagra, ale generalnie to też już coraz więcej z tych promyczków i chodzi mi też o to, że ten Real Madryt, Eden Hazard też wrócił, chociaż to wiadomo, z nim, żeby zagrał pełne spotkanie, to trochę poczekamy. Ale chodzi o to, że w Realowi ta sytuacja wreszcie się jakoś powoli klaruje i Zidane dostaje większy komfort. Natomiast jakbym miał dzisiaj powiedzieć, kto będzie dominował w derbach, no to zdecydowanie wskazuje na Real Madryt, bo no zwyczajnie jest bardziej ku temu zespołem, jak ta druga linia no, na takie ważne spotkania po prostu wychodzi jak pewniacy, nie zawodzi. Więc mimo tej wpadki, tak jak mówiłeś, jedynego zespołu teraz z gigantów, no to wcale bym nie powiedział, że obraz Real Madryt jest taki zły i że trzeba się jakoś bać. No, myślę, że te derby wielu powiedzą, bo albo nam ligę napędzą, albo już tak jednoznacznie, jak Michał mówi, że nie oddziela się grubą kreską, to mogą coś tam pooddzielać jednak. Słówko jeszcze o Realu Sociedad, bo widzowie pytają, czy to jest przypadek, że La Real wrócił do formy, jednocześnie z powrotem Davida Silvy. 5 ostatnich meczów, 11 punktów na 15. Czy są dla was pewniakiem do 5. miejsca? No ale poczekaj, oni ograli Cadiz i Alaves, tak? No, no to są drużyny z Cadiz. Najlepsi stracili. No nie, ale, ale ktoś obejrzał chociażby skrót z Manchesterem United? Pierwszy mecz? No nie mówię o drugim. Niestety, ale to nie jest drużyna z Cadiz. No nie, ale no wiesz, nie no, wiesz, oni ogrywali sobie, wiesz, fajnie, co, oni fajnie się pobawili z tym w meczu jeszcze przed Realem, z tym, z Alaveszem u siebie. Bo oni tam jakby sobie postrzelali i dwucyfrówkę zrobili, to pewnie, nie wiem, tylko czy oszczędzali ich na zasadzie, że sąsiedzi z przygranicznego miasta, czy coś w tym stylu, z regionu i tak dalej, bo wyglądali świetnie, tylko no tak, tylko że to jest drużyna, która poległa i to brutalnie poległa w europejskich pucharach. Dzisiaj jak patrzysz z perspektywy Granady, co robi Granada, która eliminowała Napoli, a ci nie byli w stanie z Davidem Silvą postawić kroku Manchesterowi United. Pomimo tego, wiesz, Dawid Silva i jest tam, oni dalej się borykają z problemami, z kontuzjami. Oni cały czas gdzieś tam 6, 7, 8 zawodników. To już wiesz, to jest zespół, który tak pewnie... wiesz co, mi się wydaje i ja tak obserwuję Real Sociedad San Sebastian, im dostał jeden cel w tym sezonie. Co ciekawe, to jest taki cel, który nie jest ten sezonowy. To jest finał Pucharu Króla z poprzedniego sezonu. A, to ciekawe. Tak. Bo dzisiaj bierzesz pod uwagę, że nagle masz tych zawodników, masz świetną zespół, jeżeli wszyscy będą zdrowi w formie. Mi się wydaje, że oni będą faworytem w tym finale z Athletic Bilbao, bez dwóch zdań, chociaż bierzmy pod uwagę, że to jest jeden mecz na neutralnym terenie. Ale wiesz, patrząc na zespół, na kreatywność i Dawid Silva w formie i to też, że większość tych zawodników z podstawowego składu jednak nie przemęczona tymi występami, bo jednak dłuższy mieli... No dłuższy czas bez gry, tak, no bo te kontuzje 2-3-miesięczne no powodują to, że jednak nie miałeś natłoku takich meczów. Ale mi się wydaje, że no to jest taki główny cel. Przynajmniej ja bym to w klubie to widział, tak? No bo mówię tak, no chwileczkę, zaraz, co nam zostało do grania na dzień dzisiejszy? No, 5. miejsce w La Liga mają relatywnie pewne, może jest ta sytuacja dość spokojna, no, w tabeli. No, jest 5 punktów nad Villarrealem, który jest 7, jest całkiem spokojna sytuacja w tabeli, a ten finał Pucharu Króla zawsze fajnie mieć jakieś trofeum w gablocie, nie? Tym bardziej takie. No tak, wiesz, derby Basków, no wiesz, słuchaj, finał z poprzedniego sezonu, oczywiście on ci nic nie da na zasadzie, ale no, znaczy trofeum, tak, bo on ci nie dostaniesz dostępu do europejskich pucharów, bo to jest zaległy finał, ale wiesz jak to jest. To jest mordęga, tym bardziej, że bierzesz pod uwagę, że ten Bilbao, tak jak Dominik wcześniej wspomniał, jak wygra ze mną zakład, to znaczy, że Bilbao gra o drugi finał. Słuchajcie, a propos Davida Silvy i Realu Sociedad, mamy dla was kolejnego gościa dzięki uprzejmości La Liga i Kuby, który dokonał tłumaczenia. Adnan Januzaj, czyli skrzydłowy Realu Sociedad, o Davidzie Silvie i o różnicach między Premier League a La Ligą. We'll be right back.
You know, he's a technical player. He's an unbelievable player because obviously of what he achieved in his career, of how he thinks on the pitch, you know, it's different than the other players, you know. And I'm also a bit similar than him. I can see passes, you know, he can see passes. So, you know, at the end of the day, when you play with players that have similar game than yours, then you will get better understanding on the pitch, you know. I mean, in England it's more physical. Obviously, everyone knows La Liga is much more technical. It's, you know, in between the spaces, you have to play with your head, you know, a lot, because the players are clever too here in Spain. And in Bundesliga, I mean, if you play for Dortmund or Bayern Munich, then you're always gonna have the ball and kill the other teams, you know. It's more of a, like this competition in Germany, but in Spain it's more equal. Every game it's like very difficult to play because all the teams in Spain, they can play football, they can score goals, you know, so it's more difficult. I think for me, the most difficult league for me is Spain. And Premier League also, but Premier League, like if you're in a team that plays very good football and that can do a lot of occasion to score goals, then I mean, it's also nice to play in England. I mean, people maybe don't know Eden yet here in Spain, but they will know who Eden is because for me, he's one of the best players in the world. I don't have doubt about it. To kończąc już tylko, to był Adnan Januzaj, a kończąc jeszcze temat derbów Madrytu, pytanie do was od Mpitry. Czy brak zwycięstwa Realu w derbach Madrytu definitywnie wykluczy go z walki o mistrzostwo, czy jeszcze zbyt wcześnie na takie dywagacje? Moim zdaniem porażka go wykluczy, ale remis, 1-1. Remis jeszcze podtrzyma nadzieję. Zwycięstwo bez wątpienia go włączy ponownie w walkę o mistrzostwo. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę, jak patrzymy na to Atletico Madryt, no to możemy mówić, że ono miało w ostatnim czasie wahania formy, ale jestem przekonany, że i Barcelona, i Real też te wahania formy będą mieli. Widzieliśmy, Real, że nie wygra z Realem, to się może zdarzyć, to, że Barcelona nie wygra z Kalizją, też się może zdarzyć, ale pierwsza połowa sezonu pokazała nam, że jeżeli trzeba znaleźć drużynę, która będzie regularnie wygrywać w Hiszpanii, to będzie nią Atletico Madryt. I gdybym ja dzisiaj miał stawiać pieniądze na to, kto wygra mistrzostwo, to postawiłbym właśnie na Atletico Madryt, bo po prostu mu najbardziej ufam. Jest najbardziej dla mnie stabilny drużyną, a nie jest tak falujące jak właśnie w tym sezonie Real i Barcelona. Tak, zdecydowanie tak. Fajnie też rzeczywiście, że ci piłkarze wracają, że teraz już jakby, no nie wiem, wydaje mi się, że delikatnie mamy za sobą ten najgorszy czas, że już nie będzie gorzej niż to, w czym musiał szyć Simone, w czym musiał szyć Zidane, że jednak teraz ekstra, że akurat Trippier, czyli tak naprawdę topowy prawy obrońca w tym sezonie w lidze hiszpańskiej, wraca na tak ważny mecz, że to też zmieni całkowicie koncepcję Atletico Madryt, że nie będzie musiało męczyć się z piłkarzami przesuwanymi na siłę na te boki. Więc no mam wrażenie, że paradoksalnie teraz na końcówkę może się ta jakby walka o mistrzostwo delikatnie właśnie jakby zyskać, no bo i Barcelona jakieś takie nam daje pozytywne sensacje i właśnie ci piłkarze wracają do zdrowia, więc nagle ci trenerzy będą mieli w czym wybierać i może się okazać, że nie będzie już tak, że co chwilę będą rozdawali punkty na lewo i prawo biednym, tylko rzeczywiście teraz zobaczymy moc, ale to jest przynajmniej tylko taka moja nadzieja, bo już ten sezon nam pokazywał wiele razy, że spodziewasz się czegoś wielkiego, nagle przychodzi Cadiz i marzenia do kosza. No właśnie, właściwie dlaczego, znaczy musielibyśmy czekać na kolejny jakiś taki kryzys Atletico Madryt, w który ja do końca nie wierzę, jak powrócą ci, co mają powrócić, nie? No wiesz, ci zawodnicy. W końcu, słuchajcie, no dzisiaj mówimy, że Atletico po wielu, wielu spotkaniach znowu, nawet bez bramki Suareza, tak, zagrało na zero z tyłu. Wiecie, oni mieli już chyba serię 8 meczów. Tak, gdzie najgorszym wersji Simone. Tak, czyli wiecie, no tutaj zaczyna się coś robić. Za chwilę wracają ci wszyscy. Mi się wydaje, że przy okazji ostatniego programu, przed przerwą reprezentacyjną, czyli za chwileczkę będzie przerwa reprezentacyjna, będziemy mieli dużo więcej takich pewności, czy wtedy już możemy przyznać tytuł mistrza Hiszpanii Atletico, czy też nie. Bo to wiesz, Atletico ma dzisiaj tak naprawdę bardzo poważny sprawdzian. Real Madrid, zaległy mecz z Athletic Bilbao w środę i dwa mecze przed przerwą na reprezentację, o których powinni mieć 6 punktów, bo mecz z Getafe i Alaves. Nie oszukujmy się. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć w Madrycie, żeby Getafe i Alaveszu nie ograć. No to, czyli te dwa mecze kolejne, czyli teraz niedziela, środa,
6 punktów, później 6 do przerwy, 12 jakby zdobyli. Mistrzostwo Hiszpanii bez dwóch zdań. To zobaczmy jeszcze, jak tą walkę o Mistrzostwo Hiszpanii widzi z Japonii Andres Iniesta dzięki uprzejmości La Liga. Kolejne połączenie na Skype'ie z legendą Barcelony. Que desde la lejanía y el tema horario, que es una complicación, lo sigo muy de cerca la liga y bueno, tanto por arriba como por abajo está muy, muy, muy igualada, muy, muy interesante, en muy pocos puntos hay bastantes equipos y bueno, eso quiere decir de la dificultad de ganar, la dificultad de tener una regularidad y bueno, vamos a ver qué pasa en el tramo que queda, pero bueno, creo que es una gran noticia que sea así. Sí, yo creo que sorpresa tampoco nos pilla muy, muy, muy de sorpresa. Creo que estos equipos que has dicho, Sevilla, Real Sociedad, Villarreal, Atlético Madrid, por supuesto, vienen haciendo las cosas bien, muy bien durante los últimos años, se refuerzan muy bien y bueno, mantener esa regularidad y estar ahí arriba no es nada fácil, y más con el calendario tan, tan apretado que hay, con la Champions, con la Europa League, creo que tiene muchísimo mérito. To był Andres Iniesta, historyczny występ w La Liga Bonita, może nie ostatni. A my przejdźmy do drużyny, którą tu już chwalił bardzo Wojtek, mianowicie do Granady, ponieważ Adrian Babicki pisze, że po prostu nie możemy przejść obojętnie obok tego, czego dokonała Granada w Lidze Europy. Czy to dla was największa hiszpańska niespodzianka? In plus, bo in minus to... Zdecydowanie, chociaż szkoleniowiec Napoli, który tam prawie że powyzywał zawodników, że tak się w piłkę w ogóle nie powinno grać, bo przerywane, że to nie hiszpański futbol. Mówimy o Gennaro Gattuso. Gattuso, bo on zawsze płynnie grał w piłkę, nie? Gattuso, on słynął z tego, że on cały czas technicznie, płynnie, nigdy nie przerywał, nigdy nie faulował. No on teraz jako szkoleniowiec po prostu stwierdził, że rywal z Hiszpanii po prostu grał tylko, żeby przeszkadzać i wykopywać, utracił czas i tak dalej, i tak dalej. Nie no, umówmy się, faworytem było Napoli, miało swoje osłabienia. Granada zrobiła coś ponad stan tym pierwszym meczem. Ważna była bramka oczywiście na wyjeździe. Mega sukces. Drużyna, która... Tak naprawdę, niedawnym Beniaminkiem, trafiła do Europy, w tej Europie wyszła z grupy. W tej grupie poradziła sobie, bo teraz przeszła 1/16 i uwaga, żeby nie było skandalu, bo oni teraz trafili na Moldę. I teraz tak wiesz, od hiszpańskiej drużyny, bez względu jak się nie nazywa, niech to nie będzie Sevilla w Lidze Europy, niech to nie będzie Villarreal, dajmy na to, bo poważna nazwa, jest to Granada. Ona nie może sobie pozwolić na to, co sobie pozwoliło Hoffenheim, tak? Bo to Hoffenheim opadło z Molde? Tak. Niemieckie Hoffenheim. No nie żartujmy, no Granada nie może się skompromitować z Norwegami, którzy nie są jeszcze w rozgrywkach ligowych. Oni tam jeżdżą po Hiszpanii i grają mecze towarzyskie, bo oni się tam przygotowują do sezonu, bo oni tam pewnie chyba około marca, kwietnia wskoczą na pierwsze tryby, bo będą mieli pierwszą kolejkę. Bo zdajemy sobie sprawę, że oni tam mają taki sezon, że odwrotnie grają, ale nie, no nie kapi. No i powiem wam tak. Przesukces, jeżeli chodzi o klub. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w Andaluzji, kiedyś się mówiło o dwóch zespołach, jest trzeci. Ale taki, wiesz, europejski klub. Oczywiście w tym sezonie im pewnie zabraknie, bo Betis im zabierze parę tych, znaczy, miejsc, jeżeli chodzi o europejskie puchary. Ale czym dłużej będą się trzymali, wyobraźmy sobie dla Granady taki ćwierćfinał Ligi Europy. No nie było czegoś takiego. No nie było, no tak, a do ćwierćfinału jest tylko przejście Molde. No to jest, ludzie, wiecie, to tam w tej miejscowości to mistrzostwo świata. No tak, ludzie, Dominiku, to ci od razu podrzucam pytanie od Empitry. Kto jest cichym bohaterem tego projektu? Czy Diego Martinez to obecnie najlepszy hiszpański trener? Swoją drogą, jak bardzo w ostatnich tygodniach spadły notowania José Bordalasa. Tak, zmienia się to, bo rok temu byśmy powiedzieli, że Bordalas jest pewną rewelacją. Tutaj widzimy drogę Diego Martineza, który tak naprawdę
no, 14 lat temu dopiero zaczyna jakąś taką pracę juniorską. No, w ataku Granady biega Jorge Molina, który ma 38 lat. Dwa lata starszy jest tak naprawdę ich trener Diego Martinez. I to jest kolejny. 35 ma Soldado jeszcze. A 35 ma Soldado. I to jest kolejny majstersztyk Monchiego. To jest niesamowite, bo on go wypatrzył właśnie w andaluzyjskim zespole jako zdolnego trenera i wziął go do swoich struktur w Sevilla, więc Monchi nie tylko kapitalne ma oko do piłkarzy, ale też do trenerów, bo tutaj nagle Diego Martinez pisze historię. Granada wróciła po wielu latach właśnie do półfinału, znaczy do Primera División, do pół, później osiągnęła półfinał Copa del Rey. Teraz robi coś niesamowitego w Europie, no i myślę, że kwestią czasu będzie, aż on dostanie jakąś taką szansę w silniejszym klubie. No musi do tego, oczywiście Granada jest pucharowiczem, ale musi do klubu o lepszych możliwościach finansowych w końcu trafić, bo jak sobie na przykład spojrzymy na budżet Napoli, które płaci latem 70 milionów za Osimhena, no to to jest w ogóle lwia część tego, co Granada, czym Granada dysponuje, bo ona chociaż świetnie ma warunki do treningu, do pracy, wszystko poukładane w organizacji klubu, no to nie ma aż tak jakby takiego bogactwa mimo zagranicznego właściciela. Tam rzeczywiście bardziej decyduje jakby spryt, mądrość, merytoryka i to właśnie, co Diego Martinez proponuje na boisku, jaką ekipę stworzył. No możemy wymieniać jakichś takich graczy, że fenomenalnie się ogląda Yangela Herrera, czy Montoro, czy Darwina Machisa, że Kennedy nagle na prawym skrzydle potrafi zaszaleć. Ale to są piłkarze, którzy myślę, jakbyś ich tak powyjmował i wsadził nagle jednego do jakiegoś mocniejszego klubu, to niekoniecznie miałby gwarantowany przepis na sukces. Że to rzeczywiście jest zbudowanie całej takiej grupy, jest zbudowanie mądrego projektu sportowego, ściągnięcie graczy, którzy trochę zasługiwali na drugie życie, albo gdzieś byli odstrzeleni, albo na przykład mają właśnie doświadczenia jak Molina i Soldado. To niesamowite jest też Soldado, zawsze mi się wydawało takim gościem, który absolutnie by nie zaakceptował roli rezerwowego. Tutaj to jest teraz dobra dusza zespołu. Piłkarz, który wchodzi zadaniowo na mecze, jest jakby świadomy swojego wieku, uczy po prostu innych, a zawsze wydawało mi się, że miał taki charakter skurczybyka, że no nie, on nigdy nie będzie dwójką i po prostu na to się nie zgodzi, więc no Diego Martinez, może właśnie przygoda Bordelasa jest dla niego taką radą, że wszystko się w życiu wypala, więc latem, jeżeli przyjdzie jakaś propozycja, niech korzysta, no bo krótka jest rzeczywiście droga od tego, żebyś został z hiszpańskiego trenerskiego bohatera jak Bordelas, właśnie po roku na przykład no oddalony po prostu do już największego antybohatera, no bo wszystko się wypala. Jednak jak nie masz takich warunków, żeby regularnie utrzymywać to na tym poziomie, no Granada, nawet gdyby załóżmy coś się stało i zastąpiła teraz Betis lub Villarreal i weszła drugi raz rzędu do pucharów, no nie pozwoli sobie na gigantyczne transfery. To nadal będzie raczej takie szukanie. Sevilla nie mieści kogoś tam w kadrze, takiego na przykład Briana Hilla, próbujmy go wypożyczyć i tak dalej. To będzie zawsze szukanie okazji. To nie jest nagle tak, że ten klub może sobie pozwolić na byle co. To będzie cały czas kreatywna księgowość, szukanie zawodników ekonomicznie i po prostu osiąganie sukcesu. Ale wiesz, to mi się wydaje, że trzeba brać też pod uwagę, że no, szkoleniowiec już jest wygranym z jednego prostego powodu. Tak. Dzisiaj patrzysz na nawet na budżet, na skład, tak? Dałeś radę na trzech frontach. Nie oszukujmy się, dałeś radę na trzech frontach. Ty dalej jesteś w pierwszej ósemce La Liga po sezonie, w którym grałeś w europejskich pucharach. Próbujesz tam od samego początku. Jak ci kazali, tak już jedziesz. Dalej grasz. Jesteś w ósemce. Słuchaj, nie grasz w półfinale Pucharu Króla, bo przypadkową bramkę strzeliła ci Barcelona w końcówce meczu. Zwróć uwagę, przecież oni mogli grać w półfinale Pucharu Króla, także wiesz, no to jest drużyna, która ewentualnie, bo Barcelonę mieli już na widelcu, tak? Już praktycznie no, ta przypadkowa bramka. Ja mówię o tej przypadkowej na 2-1, gdzie Griezmann z kąta tam, tak, no, po ręku gdzieś tam tak wpada ci, nie? I robi się smród i tego, i wycofanie, tak? Mówię tu końcówka meczu. To te 2-0 dowożą, są dalej w półfinale, grają. Tutaj masz, wiesz, to jest natłok meczów, że oni się w przypadku meczów, to oni są chyba nawet drudzy w Europie, tylko to na chami wyprzedza, nie? To jest w ogóle irracjonalne. Czyli oni mają więcej rozegranych meczów w sezonie niż Barcelona, Real, dajmy na to, właśnie, bo przez Ligę Europy jeszcze więcej. Czyli Tottenham, tak? Tak, jest. No właśnie, to jest szacunek dla zespołu. I sprawiają cały czas po piętach w Real, tak naprawdę, bo to jest tylko kilka punktów i oni mogą wskoczyć na to siódme miejsce. Pamiętacie, rok temu Espanyol był w podobnej sytuacji. Też drużyna sensacyjnie awansowała do pucharów, ale była w diametralnie innej sytuacji, bo Espanyol spadł i to z hukiem z La Liga. Granada jest drużyną dużo bardziej heroiczną.
Oni w ostatniej kolejce wygrali 2-1 z Elche po meczu, którego nie dało się za bardzo oglądać. To był taki naprawdę toporny mecz. Tak jak wiele meczów Granady, która stylem nie zachwycała nigdy. Ale po nim trener Diego Martinez powiedział, że to było jedno z 5 największych zwycięstw, jakie ta drużyna odniosła. Dlaczego tak powiedział? Bo ta drużyna ma niesamowicie dużo osłabień. Oni w tym sezonie skorzystali z 30 kilku, jak nie 40 piłkarzy, bo tu dochodziły kontuzje, tutaj koronawirus. Pamiętamy mecz z Realem Sociedad, na który oni pojechali chyba bez trzech czwartych zespołu, tak? Bo było jedno zakażenie koronawirusem, było kilka zakażeń koronawirusem w drużynie. Więc naprawdę jest kapitalna praca trenera, który także nawet w tym meczu z Napoli rewanżowym musiał sobie radzić z mnóstwem problemów. Na rozgrzewce wypadł chyba Matis, później w trakcie meczu były 3 czy tam 4 kontuzje, to takich piłkarzy naprawdę podstawowych. Gonalons, później wypadł kapitan Herman. No kurczę, mamy naprawdę drużynę, która ma ograniczone możliwości. Tych możliwości są coraz mniejsze, no bo wypadają ci jeden, drugi, piąty, dziesiąty piłkarz i musisz szyć. I naprawdę Diego Martinez szyje znakomicie z tego, co ma. Oni w Andaluzji już od dłuższego czasu się mówi, że jak Lopetegui kiedyś odejdzie z Sevilli, to jego następca już jest w Granadzie. On tylko czeka, aż Lopetegiemu się powinie noga, albo aż Lopetegui uzna, że nadszedł czas na zmianę. No bo tak naprawdę alternatywą dla Sevilli w tym momencie właśnie jest Diego Martinez, który już doskonale zna Monchiego, wie jak się tam pracuje, wie czego potrzeba. I to naprawdę może być ciekawy związek. Tylko pytanie, czy Diego Martineza tak samo nie zweryfikuje Sevilla, jak zweryfikowała Pablo Machina. Na razie jednak, co by nie mówić, Diego Martinez osiągnął dużo więcej niż Machin, no bo jednak w ciągu trzech lat z drugoligowca zrobił drużynę, która naprawdę nie tylko jest pewniakiem do utrzymania, nie tylko sobie radzi w pucharach, ale jeszcze jest naprawdę bardzo solidnym ligowcem. Tak, no to wiesz, to też pokazuje, 11 punktów przewagi nad strefą spadkową powinni utrzymać, pomimo tego, że jeszcze tam według mnie przynajmniej 4 mecze rozegrają, bo nie wyobrażam sobie, bez względu na to, jak to wygląda zespół, ktoś powie, nie no Granada, no ale Molde jest, no jest, są, jest Norwegowie, no dajmy rewelacja, ale nie wiem, że rewelacja, ale no dobrze. Nie, no też myślę, że Granada to potraktuje tylko jak po prostu przygodę życia i absolutny priorytet będzie na puchary. No, dla mnie dzisiaj wygranymi z tego sezonu, przynajmniej już na tym etapie, zdecydowanie. Mówi, nie mówmy o tych drużynach z czołówki tabeli, o tych, którzy tam mają problemy w Lidze Mistrzów, czy tam w prezesurach i tak dalej. To są 3 zespoły. To jest Granada bez wątpienia, Levante i Betis. No ten Betis, to powiem wam, że dla mnie to jestem w szoku cały czas. No co właśnie wyprawia w tym roku? Filip Dobrowolski pyta. 3 z rzędu zwycięstwo Betisu. Powolutku, po cichutku, ale są już na 6 miejscu dającym puchary. Co jest kluczem do sukcesu? No to jest, wiesz co, mi się wydaje, że przede wszystkim zmiana gry defensywnej. Coś musiało się tam wydarzyć. Wiemy doskonale, że były już takie dyskusje w końcówce grudnia, gdzie no Betis mówi, no nie no, trzeba zmienić szkoleniowca, my nie możemy z taką defensywą i z Claudio Bravo tracić najwięcej bramek w La Liga, tak? No coś się odmieniło. No Claudio Bravo pomógł, no bo kilkukrotnie był kontuzjowany i gdzieś tam to wszystko gdzieś się odmieniło od samego początku roboty. No wrócił Canales, tak? Mówimy już wtedy, tak? Że pod koniec grudnia w ostatnim tym meczu z Levante wszedł. On tam strzelił 2 gole, później pomógł w derbach. No. Zaczęto pisać, a może Euro Betis. Powiem wam, że już jak zaczęto pisać Euro Betis, to sam się zdziwiłem, ale oni teraz już wszyscy mówią, że już nie widzą innego. Czy Euro Betis w przyszłym sezonie? Mówią tak, już teraz tak. A to wiesz, to też pomaga. Bo wiesz, oni pojechali na taki ten weekend na taki dziwny mecz. Mnie się wydawało, że im niekoniecznie będzie musiało się chcieć wygrać, no bo drużyna z zamiedzy, 100 kilometrów, nigdzie nie trzeba podróżować, autokar, godzinka jazdy, Cadiz. Łatwiej jest coś takiego utrzymać, no wiesz jak to, czasami tak po sąsiedzku, przyjemnie. Słuchaj, trofeo Carranza, tam gdzieś tam tego zagrać, nie no, wiem doskonale. Słuchaj, pojechali, wygrali mecz. No oczywiście, Cadiz jest tak słaby, że on nawet jakby z drużyną, która by powiedziała, słuchajcie, zróbcie sobie punkt z nami, to i tak dostanie w końcówce meczu. Bo, no bo Barcelona. No to Barcelona, no ale wiesz, tutaj, ja tak to obserwowałem, mówię, 2 andaluzyjskie drużyny, po co tutaj podróżować, później wiesz, dzisiaj w dobie takiego, nie chce się za bardzo, masz zespół, z którym możesz gdzieś tam się podzielić punktami. Nie, Betis to sobie wygrał i miał przewagę. Ogólnie to był kolejny z tych meczów, które się Cadizu nie dało oglądać, no bo drużyna, która do przerwy nie oddaje chyba, nie wiem, oddali w końcówce pierwszej połowy jakiś celny strzał na bramkę, ale tak naprawdę Betis wygrał
i idzie dalej. I idzie dalej swoje, a spokojnie tam. Nikt głośno o nich nie mówi, ale oni będą taką drugą Granadą. Jak Granada z Andaluzji była drużyną, która grała w europejskich pucharach i gra do tej pory, no to według mnie Betis już nie wypuści tej szansy w przyszłym sezonie, znaczy w tym sezonie. To na koniec pytanie o drużynę, która zdecydowanie nie należy do wygranych, jak Granada, Betis i Levante. Pytanie o Walencję. Po pierwsze, czy mówi wam coś imię i nazwiska Tunku Ibrahim Ismail? Tak, tak, tak. Ta słynny malezyjski książę. Właśnie. Tak. Limak pisze na czacie, że to jest książę malezyjskiej prowincji Johor. Ma zostać wspólnikiem Petera Lima w Walencji. Ponoć będzie miał mniejszościowy pakiet akcji, ale ma przejąć kontrolę nad klubem. W ogóle śmiesznie myślałem, widziałem, że googlałeś. To jest jakiś fake kolejny? Też tak zareagowałem, jak tylko przeczytam tę informację, że rzeczywiście ktoś jest zainteresowany klubem Walencji, że mają być te negocjacje zaawansowane. Pomyślałem sobie, no chyba sobie ktoś jakieś jaja robił. Potem patrzę, że podają te informacje coraz to bardziej poważne lokalne media. I rzeczywiście coś w tym chyba jest. Tak. Tylko czy to dobra zmiana, Dominiku? Czy już gorzej niż za Petera Lima nie może być? Gorzej być nie może. Najbardziej absurdalne jest to, że wszystko się zaczęło od, zobaczcie, Instastory właśnie księcia, który zaczął nagle wrzucać na przykład rankingi jakichś różnych danych statystycznych. Na przykład artykuł na Gol.com. Walencja jest 16. najważniejszym klubem w XXI wieku w Europie i on wrzuca taki artykuł na swoim Instastory. Później na przykład, że to jest tam 40 któryś klub według punktów czy sukcesów. I po prostu jakieś takie, zaczął wrzucać na przykład 10 artykułów pochlebnych o Walencji, że to jest niesamowita marka. I nagle wrzucił taką zastanawiającą się minkę, może by tak w lipcu. I wiecie, tak po prostu na Instastory wrzucił coś takiego i ludzie zszokowani, o co chodzi. Zaczęli do niego pisać i on powiedział, że rzeczywiście chce zainwestować w Walencję i że też dał taki bardzo długi opis wyjaśniający, że po pierwsze on nie jest biznesmenem, tylko jest księciem, więc, więc że jest z rodziny królewskiej i że on tego nie robi dla pieniędzy, dla rozgłosu ani chwały, tylko właśnie dla przywrócenia Walencji królewskich wartości i tak dalej. No i generalnie on też ma swój klub w Malezji, który rzeczywiście doprowadził do pewnych sukcesów, od kilkunastu lat budował, jest gigantycznym fanem futbolu, w piłkę sam grał. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy się na niej zna, natomiast chyba ma przewagę taką jak Peter Lim, że robi sobie co prawda futbol menedżera z prawdziwego życia, natomiast jednak otacza się ludźmi, nie jest takim człowiekiem, który uważa, że jest najmądrzejszy na świecie, że jednak bierze sobie jakichś specjalistów do pracy, no ale trochę to jest książęca zabawa w urządzenie sobie gry komputerowej z prawdziwego życia. No, wydaje mi się, że to i tak będzie lepsza opcja niż Peter Lim, bo jednak po pierwsze, jeżeli ktoś klub przejmuje, to ma chęć inwestycji tam wielkich. Ma gigantyczne pieniądze, to jest drugi największy stan w Malezji. On jest sukcesorem tronu, jakby na brak tam pieniędzy specjalnie nie będzie narzekał. Wybudował już dotychczas wielki, piękny stadion. Awansował ze swoim klubem, kilkanaście lat już go prowadzi, więc powiedzmy jakieś doświadczenie ma. Wiadomo, że to jest niebo a ziemia, natomiast ja po prostu nie widzę po Peterze Limie jakiejkolwiek chęci jakby rozwoju. Że raczej głosy są takie, że jeżeli dojdzie do kolejnego okna, to Javi Gracia nie dostanie nawet wypożyczonych piłkarzy, tak jak teraz niepotrzebnych, tylko będzie kolejna sprzedaż, że Carlos Soler teraz może Gaja, że to będzie ciągła chęć odzyskiwania pieniędzy. Więc jeżeli przychodzi ktoś, kto, nie wiem, może się na piłce nie znać, ale ma przynajmniej chęć inwestycji, ma chęć pchnięcia czegoś do przodu, no to być może to jest nadzieja, że nie będzie dochodziło do takich scenariuszów jak z Gabrielem Paulistą, który płacze po meczu, że tak naprawdę rozkleja się, patrząc na to, jaka jest sytuacja. Zobaczcie, jaka jest sytuacja. No właśnie, straszna. To mógłby wrzucić na swoje Instastory książę. Najgorsze Walencje w historii. No właśnie, bo Bartek pyta, i to już ostatnie pytanie, pisze, Walencja skompromitowała się w meczu z Getafe, dostała aż 0-3. Co dalej z nietoperzami i czy trener Javi Gracia powinien dalej prowadzić ten zespół? Ja mam wrażenie, że znaleźliście się tam w sytuacji takiej, że ani Gracia się nie chce pracować w Walencji, ani Walencja też nie chce Gracji, ani piłkarze też nieszczególnie mają ochotę za niego umierać. Ale władzom klubu na tyle zależy na kasie, że po prostu czekają do końca sezonu, byleby nie musieć wypłacać odszkodowania w którąkolwiek ze stron, byleby się po prostu rozstać i pójść dalej. Bo ten związek przestał działać, mi się tak wydaje, że jak były jeszcze taki, na starcie sezonu były powody do optymizmu, bo Gracia rzeczywiście coś dobrego tej drużynie dawał. Był w stanie budować piłkarzy, rozwijać ich. Tak w ostatnich tygodniach mam wrażenie, że podejście wielu piłkarzy już jest takie, że no dobra, dograjmy ten sezon do końca, wygramy parę meczów, utrzymamy się i po prostu przejść dalej, zapomnieć, nigdy do tego nie wracać. Ten wywiad z Gabrielem Paulistą, o którym mówił Dominik, był naprawdę przygnębiający do oglądania. Go udostępniłem na Twitterze.
Tam było tak, że dziennikarka zapytała się Gabriela Paulisty, jak to jest być piłkarzem drużyny, która w ciągu krótkiego okresu z walki o Ligę Mistrzów spadła do walki o spadek. I Paulista tak nagle chwilę stanął, zaszliły mu się oczy i zaczął tłumaczyć, że to jest naprawdę, że jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, że musimy tak się dzieje, że Walencja nie powinna znajdować się w takiej sytuacji, że klub taki jak tak wielki klub zasługuje na coś więcej. I tylko się zadeklarował, że powalczy o to, by się jak najszybciej wrócić do normalności. I to tylko się ten wywiad skończył. Tam Paulista bardzo hamował się, żeby się nie rozpłakać. Stanął za plexi, która była absolutnie przezroczysta, jak te wszystkie plexi, na jakich są wywiady, tak naprawdę te ścianki. I tam się po prostu rozpłakał z takiej totalnej bezsilności. I naprawdę symptomatyczny był dla mnie obrazek, że Paulista stał za tą plexi przez, nie wiem, z 15 sekund, zanim podszedł do niego ktoś z Walencji, żeby dać mu kurtkę, powiedzieć, słuchaj, masz tutaj ramię, wypłacz się, pogadajmy spokojnie, nawet tak go po prostu objąć przyjacielsko. U nas, nawet jak są mecze ekstraklasy, to zwykle jest tak, że rzecznik prasowy stoi tuż przy piłkarzu z kurtką, gotowy, żeby z nim pogadać, cokolwiek po wywiadzie, a tam... Jakby to był taki sygnał tego, że w tym klubie już tak naprawdę mało jest takiej chęci, żeby cokolwiek poprawić, nie? Że tak naprawdę jest... Ale słuchajcie... Ostatnie słowo Wojtka. Tak, ale to tak, wiesz co, to tak teraz rękę podano Bordalasowi, nie? Bordalasa też już nikt nie chce w Hetafę, Bordalas też w sumie jemu się nie chce prowadzić. Co się okazało? W weekend przyjechała Walencja, nie? No i teraz trzeba, wiesz, przełożyć o tydzień następne marzenia o zwolnieniu i dostaniu wypłaty wcześniejszej, bo mecz wygrany, nie? No ale wiesz, no to Hetafe to jest w ogóle drużyna taka, że przez, poczekaj Kuba, ile tam oni celnego strzału nie mogli oddać? Przez ile kolejnych? Oni nie strzeli gola przez 9 godzin, żeby zdobyć bramkę. 9... Teraz Mauro Arambarri, piłkarz, który jest, to kojarzy się bardzo, bardzo toporną, taką ostrą, agresywną grą. Strzelił gola z życia i nie wiem, czy nie gola sezonu w La Liga. Co on przymierzył z 30, ale, jakichś 5 no, metrów jest, w same widły? No, to jest niemożliwe. Jeszcze 3 strzelili w jednym dniu. No to wiesz, no tam w Hetafe półtorej godziny wróciło do tego, co działało wcześniej, tak? Znowu było 4-4-2, był Kubo Alenia na ławce, stare Hetafy no, i tak, jakoś tam jechali. Piłka nożna ma to do siebie, że jak się spotyka zły i gorszy, to ktoś może wygrać, więc po prostu... A my się spotykamy... Tego dnia tak było, nie? A my się w La Liga Bonita spotykamy za tydzień, już serdecznie zapraszam, ale jeśli chodzi o zaproszenia, to po pierwsze dzisiaj o 20:00 tenisowy Hate Park. Gośćmi Tomka Smokowskiego będzie Klaudia Jans, Ignacik, będzie Marcin Matkowski i Marek Furian, dziennikarz, komentator tenisa, nie tylko o sukcesach Igi Świątek, w ogóle o tym, co się w światowym tenisie dzieje. Zapraszam też na jutro na 19:00 tradycyjnie, na 7 wspaniałych, czyli program dla FIFA-czy, też prowadzony przez naszego prezesa Tomka Smokowskiego. A za dzisiejszą La Ligę Bonitę bardzo serdecznie dziękuję Andresowi Inieście, Adnanowi Januzajowi, Natalii, ale również ekspertom w naszym studiu, Wojciech Kowalczyk był moim dziękuję. Waszym gościem, Dominik Piechota, Nuance Sport i Jakub Kręcidło, Sport.pl. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Adios, do zobaczenia.